Słuchajcie, plan spotkania na dzisiaj jest następujący. Chciałabym zacząć od takiego krótkiego przeglądu. Pomyślałam sobie, my o sztucznej inteligencji i poniedziałku już jednym i na piątkach dydaktycznych od stycznia rozmawiamy i tak mniej więcej co trzecie czy czwarte tydzień jest ten temat AI. Więc ja dzisiaj nie chcę mówić o sztucznej inteligencji jako takiej, tylko będę chciała bardzo praktycznie podejść, zgodnie z tytułem, bardzo praktycznie podejść i wziąć pod lupę potrzeby nauczycieli, potrzeby takie związane z projektowaniem zajęć i prowadzeniem zajęć na każdym poziomie. Więc przygotowałam przegląd aplikacji, kilkunastu, nie liczyłam w sumie. To nie są wszystkie, które są przydatne, ale tak, żeby nie za dużo naraz, to przygotowałam kilkanaście, które będę chciała Wam pokazać. A potem bym chciała, żebyśmy się zajęli, słuchajcie, promptowaniem, używaniem czata GPT i tutaj zapraszam bardzo serdecznie do aktywnego udziału. I to jest taka przestrzeń, to dla wszystkich, którzy są po raz pierwszy, to jest taka przestrzeń, którą wszyscy razem współtworzymy, więc każdy z Was ma wpływ na to, co tu się dzieje. Możecie w każdej chwili komentować, czat jest dostępny cały czas, można chcieć coś powiedzieć. Używając mikrofonu, wtedy ta rączka, trzecia ikonka od lewej, podnieś rękę, wtedy użyjcie jej, to ja tu będę moderować dyskusję, także czujcie się współwłaścicielami tej przestrzeni. To spotkanie ma dać nam jak najwięcej, a to też zależy od osób, które tutaj są. Mam na imię Joanna Mytnik, no, nazywam się Joanna Mytnik. Mam przyjemność być liderką zespołu Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej i w ramach programu, który od 2020 roku prowadzimy, to już czwarta edycja w tym roku akademickim, spotykamy się raz w miesiącu i różne szkolenia na tematy i związane z metodyką nauczania, z narzędziami, a dobrostanem nauczyciela sobie prowadzimy. Dzisiaj sztuczna inteligencja idzie na warsztat, ale od bardzo, bardzo praktycznej strony. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego małego, tylko ja sobie na czat to wrzucę. Chciałabym, żebyśmy zaczęli od małego przebadania się jako grupa. Chciałabym wiedzieć, na jakim jesteśmy poziomie, jakie mamy doświadczenie w używaniu. Najpierw na czacie puszczę link, ale może lepiej użyć telefonu i za chwilę pokażę tutaj ekran, już powinien być widoczny. Zeskanować można sobie kod QR. Słuchajcie, przygotowałam dla nas, to jest dla nas, na nasze potrzeby tego spotkania. To też pomoże mi używać odpowiedniego języka i na odpowiednim poziomie się ustawić takich naszego doświadczenia, bo nie znam nas jako grupy, nie znamy się jako grupa, która tu dzisiaj się spotyka. Słuchajcie, bardzo proszę, żebyście wzięli do ręki telefon, wpisali Menti, hasło Menti w wyszukiwarkę, jeśli nie kodem QR i wpisali potem ten kod, ten PIN, który jest tu na dole. On zawsze będzie widoczny też tutaj na górze. Można też kliknąć link, który jest na czacie. Dzień dobry, Magda. Widzę, ja cały czas czat obserwuję, więc można, słuchajcie, tam pytać i na bieżąco komentować. Dobry wieczór, Staszku. Bardzo fajnie, że jesteś. Tak, wskoczmy tutaj do tej małej ankiety. To nam pomoże zdiagnozować nasz poziom doświadczenia i też nasze potrzeby. I poproszę Was na początek, żebyście zdeklarowali się, gdzie pasujecie w tych kilku opcjach. Od nigdy nie używałem czata GPT, skupię się na czacie GPT akurat w tym pytaniu, aż po aktywnie poszukuję i testuję. To jest anonimowo, więc też można się nie martwić o to, że gdzieś tam ktoś coś zobaczy, że ja umiem lub nie umiem, także to mi zwłaszcza pomoże dopowiadać jakieś informacje lub nie uznam, że są niepotrzebne. Chcę tak wysondować nasz poziom średni doświadczenia. Tak, pierwsze to jest jeszcze nigdy nie używałem i nie wiem, jak można wykorzystać. Drugie też nie używałem, ale rozumiem, wyobrażam sobie, jak można wykorzystać. Gdzieś tam coś słyszałam, coś sobie jestem w stanie wyobrazić. Środkowe, czerwone używałem, testowałem, ale tylko żeby sprawdzić, nie używam jako narzędzia. No i żółte to już używam. Co jakiś czas rozumiem, do czego może się przydać. Staram się korzystać mniej, częściej lub rzadziej oczywiście, ale nie jest to tylko takie jednorazowe czy dwurazowe sprawdzenie. I zielony, używam też innych aplikacji. To jest wielokrotny wybór, więc możecie wybrać kilka opcji. Jestem ciekawa, czy też używacie innych aplikacji, bo ja będę chciała też dzisiaj je Wam pokazać.
i aktywnie w ogóle poszukuję. Jestem w tym te 2,5% społeczeństwa, które jest odważne i aktywnie wchodzi w tą innowację. To pewnie te osoby w tym fioletowym. Cofnąć logowanie, czy Staszku, wiesz co, wylogować, to znaczy u góry, tutaj u góry do Staszka, który pyta. Aha, przepraszam, już widzę, Staszek odpowiedział. Proszę cofnąć logowanie. Kod QR już zniknął, mogę go oczywiście podświetlić, ale tu u góry, słuchajcie, jest zawsze wpisane, jaki kod trzeba wpisać. Ja kod QR mogę wyświetlić. Oczywiście, czekajcie, gdzie on jest w ogóle, musiałabym go znaleźć. No już nie będziemy, myślę, że to już sobie poradziłam. No właśnie, Olu, dziękuję bardzo za informację. Po perypetiach jakoś mi się udało. Dobra, ja widzę, że tutaj struggles na czacie. Drugie pytanie jest takie. Jesteście ze szkół lub uczelni do tych osób, które pracują w edukacyjnych jednostkach. Jestem ciekawa, te pytania nam się przewijają często. Czy macie jakieś przepisy? Możecie napisać krótko tak, nie, ale możecie też dać jakiś komentarz. Nie, ale pracujemy nad tym, wiem, że jest zespół, jestem w tym zespole, dyskutujemy. Nie, ale bardzo potrzebuję. To jest takie pytanie, gdzie zrobiłam specjalnie taki zasób, gdzie można coś napisać dodatkowo. Czy twoja szkoła albo uczelnia wprowadziła jakieś przepisy, nie, obowiązujące w jednostce? Zobaczcie, że mamy same. Można napisać nie wiem i to jest jak najbardziej dobra odpowiedź oczywiście. Zobaczcie, właściwie tylko widzę jedno tak. Dobra, widzę jedno tak. To tak też nam pracujemy nad tym. Okej. Nie pracujemy nad tym. Nie, nawet o tym nie myśleliśmy. Dobrze, to pytanie oczywiście dotyczy takiego też uświadomienia sobie, że warto w swoich placówkach porozmawiać z osobami, które o tym decydują, jak wygląda kształcenie, proces kształcenia, że warto by jakieś regulacje zastosować dla nie tylko nauczycielek, nauczycieli, ale też dla uczniów, uczennic, studentów, studentek. To tak jak zaczęliśmy korzystać z internetu i trzeba było wymyślić, na jakich zasadach cytujemy na przykład, to tu też trzeba się nad tym pochylić. Są uczelnie w Polsce, które już wprowadziły takie regulacje, więc można też zasięgnąć rady. Ostatnio na AGH w Krakowie pojawił się taki dokument. Pierwszy Koźmiński wypuścił takie zasady. Wiem, że Łódzki Uniwersytet na pewno pracuje nad tym. Dobra, różne dyskusje na razie. Dziękuję wam. Dobra. Okej, widzę, że generalnie poza dwoma czy trzema odpowiedziami tak, natomiast nie pracujemy. To jest też, słuchajcie, dla nas, jeżeli macie jakiś wpływ, czujecie sprawczość w tym obszarze, to warto. Teraz, słuchajcie, duże pytanie, takie duże pytanie, bo do tych z was, którzy już wykorzystywali ChatGPT, wielu z nas, z tego co widziałam na tym naszym pierwszym wykresie, jak wykorzystujecie? I każdą odpowiedź można tu wpisać. Do czego do tej pory zdarzyło wam się użyć czata GPT? Do zabawy to też jest dobra odpowiedź, nie? Tak pomyślcie, bo to też chciałabym wiedzieć, czy o coś zaczepić w trakcie, czy to też mi pozwoli taki poziom określić naszej świadomości, ale też wam, nam wszystkim pokaże, jesteśmy ze środowisk edukacyjnych, pokaże nam, na jakim etapie jest nasza edukacja w Polsce. To też jest jakaś próba, którą my tu stanowimy. Dobra. Generalnie nie wykorzystujemy, natomiast jako pomoc w tworzeniu treści, usystematyzowanie informacji, tłumaczenia, ok, pisanie tekstów, szukanie pomysłów, pytania na egzamin. Dobra, mam nadzieję, że takie pytania, na które odpowiedzi nie mogą znaleźć studenci, no chyba, że to jest egzamin na sali właściwie, no to wtedy nie mają możliwości, ok. Do tworzenia ankiet, dobra, pomysły na zajęcia. Będziemy sobie na końcu o tym jeszcze rozmawiać, będziemy promptować, więc pewnie nam wyjdzie, podzielimy się tymi pomysłami jeszcze szerzej, żeby wiedzieć, co poradzić studentom. To jest bardzo ciekawa wypowiedź. Okej. Analiza, interpretacja tekstów literackich, generowanie obrazów, projektowanie szkoleń i programowania. Czyli mamy od takiego nie wykorzystuję po bardzo zaawansowane podrasowanie tekstów, w tym jest dobry ChatGPT, dobra. Analiza artykułów naukowych, można na lekcji, do jakichś grafik, dobra.
Dobra. Okej. Dobra, ja na grupie poniedziałki na Politechnice umieszczę w PDF-ie te wyniki, bo być może będziecie chcieli gdzieś tam z tego skorzystać. Wyjdę, słuchajcie, z tego. Już tylko się przełączę tutaj. I teraz chciałabym, żebyśmy zaczęli od takiego przeglądu aplikacji. Zanim zaczniemy, to na pewno my jako grupa, nauczyciele, nauczycielki, jako grupa potrzebujemy, i to w całej Polsce, na każdym etapie edukacyjnym, bardzo potrzebujemy natychmiast zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja, poznać jej możliwości. I dzisiaj to spotkanie jest po to, żebyśmy chociaż trochę spróbowali zobaczyć te możliwości. I trzecia rzecz, najważniejsza, logiczne następstwo, umieć wykorzystać. Skoro znamy możliwości, to pytanie jak? I dzisiaj skupimy się na tej pracy nauczyciela, nauczycielki, osoby, która uczy innych. Taka ciekawostka. Tomek pyta, czy dostaniemy tę prezentację, tą z Menti, jak najbardziej. Ona zresztą można sobie ją pobrać, wydając swojego maila, może sobie pobrać w Menti, ale ja ją też wrzucę na grupie na poniedziałki na Politechnice. I teraz tak, słuchajcie, ostatnio 3 dni temu zobaczyłam, że parę dni temu zobaczyłam, że wszystkie najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii podjęły takie wspólne działania i uzgodniły plan dotyczący sztucznej inteligencji. Tu wam 5 punktów ustaliły. I tak myślę sobie, jak to w Polsce potrzebujemy też chyba takich działań gdzieś tam systemowych. Postanowiono, że uniwersytety będą wspierać studentów w byciu biegłymi w używaniu sztucznej inteligencji. Pracownicy będą wspierać studentów w używaniu narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją opartych o AI efektywnie. Uniwersytety będą dostosowywać generalnie, czyli programy kształcenia, cały ten proces nauczania, proces oceniania w oparciu o możliwości AI. Czwarty punkt, uniwersytety będą zapewniać swoich studentów, będą dawać poczucie bezpieczeństwa tym swoim studentom, żeby na przykład nie bali się zadawać pytań, rozmawiać o tym, dzielić się tym, jak wykorzystują, czyli takie bezpieczne środowisko, zapewnienie, i będą pracować razem, żeby dzielić się dobrymi praktykami w tej pracy. Bardzo mi się to podoba, powiem wam, że jestem pod wrażeniem. Tak jak jeszcze do niedawna szkoły, uniwersytety brały pod uwagę lub wręcz to robiły, mam na myśli zakazywanie, tak teraz ewoluuje to w taką stronę, że zobaczmy, jakie to ma możliwości i wesprzyjmy siebie, kadrę oraz studentów, studentki, uczennice i uczniów w wykorzystywaniu. Słuchajcie, to jest jedyna droga. Jeżeli ktoś z was jeszcze ciągle ma wątpliwości, to nie jedynym sposobem jest oswoić, ujarzmić to AI, samemu poznać, zobaczyć, jakie ma możliwości, i wspierać uczniów, uczennice, studentów, studentki w tak naprawdę używaniu nie tylko ja do swojej pracy, ale też wspieranie młodych ludzi. I pokażę wam takie 2 slajdy z badań, które już na dydaktycznym piątku jakiś czas temu to prezentowałam. Słuchajcie, zapytano studentów, do czego będziesz wykorzystywać sztuczną inteligencję. Zobaczcie, do czego oni sobie wyobrażają, że mogą wykorzystać, do czego wykorzystują. Do pisania prac zaliczeniowych, odrabiania prac domowych, pisania prac dyplomowych. W tym jest bardzo dobry ChatGPT, do tworzenia prezentacji, do organizacji pracy, do tłumaczeń. To są odpowiedzi. I jeszcze jedno bardzo ciekawy aspekt, mianowicie zobaczcie, ta żółta i granatowa część tego kołowego wykresu, czyli razem 74% studentów oczekuje, że podczas zajęć na uczelni będzie podnosić, rozwijać swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania AI. I to jest coś, co musimy brać pod uwagę. To są oczekiwania młodych ludzi i od tego nie uciekniemy. Zresztą wspaniale, gdybyśmy rzeczywiście mogli razem, i studenci, studentki, i wykładowcy, wykładowczynie, i nauczyciele, nauczycielki, uczennice i uczniowie, żeby wszyscy mogli gdzieś tam razem wspierać się w tym rozwoju oswajania i wykorzystywania AI w sposób etyczny, odpowiedzialny, bo to właściwie na tym powinno polegać. I teraz tutaj też zapytano, czy wprowadziła Twoja uczelnia jakieś regulacje. Większość albo nie wie, albo mówi, że nie, to pewnie podobnie ten procent się kształtuje, jak w naszym przed chwilą mikrobadaniu, które sobie na naszej grupie przeprowadziliśmy.
niefortunne, tu Małgosia pisze, dla nauczycieli języka angielskiego. No właśnie, Małgosiu, nie tylko dla nauczycieli języków, chociaż rzeczywiście ci pokażę aplikacje związane z tłumaczeniami, ale trzeba teraz będzie poszukać po prostu definicji, nowej definicji roli nauczyciela. To nie jest tak, że nauczyciel znika, natomiast trzeba rzeczywiście zastanowić się nad tym, jaką pełni dzisiaj rolę, skoro nie dostarcza wiedzy, ale to zostawiam. Tu jest, słuchajcie, takich spisałam na szybko przykłady zastosowania z mojej perspektywy bardzo przydatne, zastosowania takiego czata GPT też w wersji 4.0, zaraz powiem o tym multimodalnym modelu też. Słuchajcie, możemy projektować przebieg naszych zajęć, czyli poprosić, żeby był kimś w rodzaju metodyka, doradcy dydaktycznego, który nam pomoże zaprojektować świetne zajęcia w oparciu o nasze potrzeby, które mamy, dotyczące oczywiście efektów uczenia się. Może tworzyć treści do zajęć, do całych kursów, do kursów e-learningowych. Pisaliście o tym, do czego tłumaczyć, upraszczać w ogóle trudne pojęcia, proponować metody pracy na zajęciach, skracać, streszczać długie teksty. Pokażę za chwilę też aplikacje tego dotyczące, generować quizy, zadania, to też nam się tu pojawiło, że ktoś z Was już przygotowuje do egzaminów zagadnienia, symulacje, przykłady, te wszystkie case study, które mnóstwo czasu normalnie nam zajmuje przygotowanie dobrego case'u, tak tutaj mamy w kilka sekund świetne studium przypadku, w ogóle przykłady wykorzystania, porównania, skojarzenia, analogie, czyli żeby coś trudnego wytłumaczyć łatwym językiem, najlepiej odnieść się do czegoś, co ten student uczeń zna, więc tutaj mi też się świetnie sprawdza ChatGPT w proponowaniu takich przykładów zastosowania lub analogii w życiu codziennym do czegoś, co jest trudne i hermetycznym językiem opisane. Generowanie kryteriów oceniania to jest bardzo skuteczne narzędzie i to tak na różnych poziomach trudności. Generalnie recenzowanie, ocenianie prac, wnioskowanie, odświeżanie starych materiałów. Macie stare, nudne ściany tekstu, dajcie czatowi GPT i poproście, żeby Wam to zrobił w atrakcyjniejszej formie. Teraz już ten wątek nie będę go na razie ciągnąć, ale jak najbardziej można sobie na szybko swoje stare materiały uczynić bardziej angażującymi. Oczywiście i tutoring, i indywidualne lekcje, asystent, zaraz pokażę jeden z przykładów, tłumaczenia i to w czasie rzeczywistym, transkrypcja, czyli tekst z mowy na tekstowy, zamieniony, pisanie kreatywne, generowanie tekstów, sprawdzanie tych tekstów i podrasowywanie, jak to ktoś z Was nazwał przed chwilą na Menti, parafrazowanie, burza mózgów, synteza mowy, można by jeszcze długo wyliczać, to tak na początek, żeby tym z Was, którzy nigdy nie wykorzystywali, a jest nas tu większość, jak wynikało z naszego badania, to tak na początek, żeby to, co za chwilę będę opowiadać, żebyście w ogóle poczuli choć trochę ten vibe, jakieś możliwości, jakie to daje. Zaraz powiem szczegółowo. Przede wszystkim chcę Wam powiedzieć, jeżeli korzystacie ChatGPT w wersji 3,5, ten, który został uwolniony, oddany masom, każdy z nas mógł 30 listopada 2022 roku zacząć korzystać z darmowej wersji, on nadal jest w darmowej wersji, ten w wersji 3,5 ChatGPT i możecie z niego korzystać. Natomiast w marcu 2023, pół roku temu, OpenAI, bo to jest firma, która ten ChatGPT wyprodukowała, oczywiście są różne ekwiwalenty ChatGPT, to nie musi być ChatGPT, takie duże modele językowe mamy różne odpowiedniki, natomiast ja się skupię tym najbardziej popularnym i chyba najlepszym w tej chwili, czyli czacie GPT. Ten w wersji 4 jest płatny, natomiast można zapłacić sobie za jeden miesiąc i zachęcam Was do przetestowania, żebyście wiedzieli, czy przypadkiem nie potrzebujecie tej wersji wyższej. On kosztuje 24 dolary z jakimiś groszami tudzież pensami, więc być może uznacie, że warto sprawdzić, czym on się różni od wersji 3,5. Tu jest wersja 3,5, tu jest wersja 4.0, zrobiłam wczoraj screena, bo powiem Wam, że screen ekranu z tymi możliwościami sprzed tygodnia i sprzed miesiąca zupełnie byłby nieadekwatny, cały czas się zmienia ta aplikacja. A w każdym razie ma dostęp do internetu już od kilku tygodni, po raz drugi kiedyś przez chwilę też miał, potem zniknął, a teraz znowu, dlatego że Microsoft inwestuje w OpenAI i tutaj przeglądarka Edge, która się nazywa Bing, to ta połączona, to ta wykorzystująca ChatGPT, to zresztą możecie korzystać z Binga właśnie.
Potem ma też możliwość te Advanced Data Analysis, to jest opcja, która daje nam możliwość wgrywania jakichś plików, czyli wrzucania zdjęć, tekstów, PDF-ów, tabel z Excela. To dzięki tej funkcji możecie coś dodawać. Plugins to są wtyczki i tutaj jest szereg wtyczek, które są jakoś tam sfokusowane na konkretne funkcje i od niedawna zupełnie DALI 3, ta najniżej funkcja, którą widzicie, to jest funkcja, to jest generator obrazów. ChatGPT, myślę, że duża konkurencja dla Midjourney, to jest inny bardzo popularny program AI do generowania obrazów. DALI 3 radzi sobie świetnie, nawet z tekstami, z czym nie radzi sobie za dobrze Midjourney. Można potestować, to są opcje w tej wersji. Jeszcze patrzę na czacie, bo jakaś trwa dyskusja. Dobra, słuchajcie, ja mam też taką prośbę, propozycję. Dzielcie się proszę na czacie. Jesteśmy dość zróżnicowanym towarzystwem i niektórzy z Was, mniejszość, ale niektórzy z Was bardzo są zaawansowani w tym, wyszło nam to w naszej sondzie, a niektórzy, a tudzież większość właściwie, nigdy nie używała. Dzielmy się też na bieżąco czymś, co Wam przyjdzie do głowy, uzupełniajcie to, o czym mówię, dzielcie się z Waszym doświadczeniem. Ten czat jest dla nas, on jest jakby dla Was, tworzymy taką społeczność przez te półtorej godzinki, więc też będę wdzięczna, jak będziecie się dzielić nawzajem swoim doświadczeniem, pytać i odpowiadać, zanim ja zdążę odpowiedzieć, więc zapraszam. Tomek pytał, czy dostęp do internetu tylko GPT? Tak, tylko w wersji 4.0 ma dostęp do internetu, w 3.5 nie ma takiego menu, nie? To, które tutaj widzicie. Teraz co jeszcze, słuchajcie, ciekawego? Całkiem niedawno, to jest screen, zrobiłam screencast z mojego telefonu, to co widzicie po prawej stronie, jeżeli sobie zainstalujecie apkę, a tylko ważne, żeby sobie właściwą zainstalować, ChatGPT, taką tą białą, nie zieloną, tylko białą. Jeżeli sobie zainstalujecie aplikację, to dostajecie takiego asystenta mowy jak Alexa czy Siri. Tutaj widzicie, ja mówiłam do niego, co bym chciała, nie puszczam teraz głosu, żeby mi nie przeszkadzał, natomiast on myśli, myśli, myśli i teraz odpowiada. I tak mniej więcej to wygląda, jak on odpowiada, czyli można już w tej chwili od, nie wiem, może 2 tygodni rozmawiać z tym chatem GPT, w sensie, mam na myśli słownie, prowadzić rozmowę. Więc jeśli ktoś ma chat GPT w wersji 4.0, to też zainstalujcie sobie wtedy aplikację i zobaczcie, jak to działa. Trzeba sobie wtedy kliknąć tutaj, czy jakiś pisak sobie wezmę, trzeba sobie kliknąć tutaj, żeby uruchomić obie opcje i wyszukiwarka internetowa i ta opcja speech są wyłączone domyślnie, więc trzeba sobie wejść w ustawienia i sobie to włączyć. Dlatego tu tego screena daję, żeby Wam to nie umknęło. To, co słuchajcie, nad czym trzeba się teraz zastanawiać, kiedy będziemy sobie o tym rozmawiać, jak wykorzystać, musimy mieć świadomość jako nauczyciele i nauczycielki, że nasi uczniowie, nasze uczennice zaczynają się uczyć samodzielnie, mają świetnego asystenta uczenia się. Będzie następowała zmiana tego modelu uczenia się, dlatego że ChatGPT będzie za chwilę pełnił rolę kogoś, kto pomaga się uczyć. Zaraz pokażę przykład. To jeszcze skomentuję, bo Jacek na czacie się podzielił informacją. Zgadza się, Jacku, od kilku tygodni mamy nowego gracza na rynku. Wreszcie nie tylko Stany Zjednoczone i Chiny, ale też mamy europejską firmę, która wypuściła swój duży model językowy. ChatGPT należy do takiej grupy long, duże modele językowe i ich jest coraz więcej. Także zobaczymy, bardzo ciekawa. Dziękuję, że się dzielisz, Jacku, na czacie. Wspaniale. Słuchajcie, teraz chcę Wam pokazać, jak ja wykorzystałam, jak chciałam sprawdzić ChatGPT do tego uczenia się jeden na jeden i powiedziałam do niego, tu widzicie mój prompt, napisałam tak, od teraz jesteś Albusem Dumbledorem z Harry'ego Pottera, moim prywatnym przewodnikiem, nauczycielem. Dałam mu tematykę neuronauk, bo powiedziałam, że chcę się tego nauczyć i poprosiłam, żeby w fabularnej formie uczył mnie neuronaukowej wiedzy i żeby dawał mi punkty doświadczenia, awansował na kolejne poziomy, jak będę dobrze odpowiadać, czyli opisałam mu, żeby był takim moim asystentem, motywatorem, kimś, kto mnie też motywuje i w taki angażujący sposób, fabuła, do tej nauki, wyobraźmy, angażuje, motywuje. Wyobraziłam sobie, że jestem uczniem, nie wiem, uczennicą klasy 7, liceum, obojętnie i chciałam sprawdzić, czy to coś daje. Słuchajcie,
ChatGPT odpowiada, z przyjemnością przyjmę rolę, no i tutaj jedzie mózg, jest neurony, coś tam, jest to ogólny i teraz pisze. Teraz, aby sprawdzić Twoje zrozumienie, czekajcie. Teraz, żeby sprawdzić Twoje zrozumienie, czemu mi to znika, przepraszam Was, mam zadanie, czy możesz wytłumaczyć, jak neurony komunikują się ze sobą. Ja dałam, słuchajcie, odpowiedź celowo bardzo oszczędną. Napisałam, neurony komunikują się za pomocą neuroprzekaźników, koniec. Powinno go to zadowolić, bo to jest właściwa odpowiedź, fakt, że bardzo niewyczerpująca. I specjalnie to zrobiłam i zobaczcie, mówi mi, tak, dobrze, rzeczywiście się komunikują i tak dalej, dopowiada jeszcze, że mogła się uczyć w trakcie, ale pisze jednak, że ten proces jest bardziej skomplikowany i ciśnie mnie. Czy mógłbyś, nie powiedziałam, żeby zwracać do mnie w formie żeńskiej, więc zwracać do mnie w formie męskiej. Trzeba go o to poprosić. Czy mógłbyś opisać te kroki, bo też pracuję, to taki wtręt, pracuję też na danych, które w większości odnoszą się do męskoosobowej formy. I teraz, czy mógłbyś opisać te kroki w większym szczególe na podstawie informacji, które Ci podałem, czyli przycisnął mnie. No to napisałam kilka szczegółów więcej, że to są impulsy elektrochemiczne i tak dalej. Napisał doskonale, dokładnie tak to działa. Sparafrazował to, co napisałam, czyli mogłam to upewnić się, że dobrze napisałam i jeszcze on to innym językiem jeszcze raz mi powiedział. Bardzo fajnie to zadziałało. No i dobra robota, dostałam punkty doświadczenia, czy jestem gotowa na kolejne lekcje. Napisałam tak, świetnie, czy jesteś zmotywowana, teraz przejdziemy do kolejnego ważnego tematu. Nie? I idzie drugi temat z kolei o etapach tworzenia pamięci. I to na tym skończę, bo nie chcę jakoś długo Wam tutaj tego pokazywać, ale chcę uświadomić nam, nauczycielom, że nasi uczniowie, nasze uczennice będą zaczynać za chwilę, jeszcze nie są zbyt świadomi tego, jak to działa, do czego można wykorzystać. Na razie to jest taki etap zabawy, a wielu z nich nawet nie wie, jak z tego korzystać. Natomiast pamiętajmy, że za chwilę to będzie świetny asystent uczenia się. Nie? Nie mówiąc o tym, że można sobie chatbota zaprojektować i już są w ogóle aplikacje, które dzięki testowałam jedną, można to zrobić w kilka minut samemu, takiego chatbota sobie zaprojektować, którego karmimy konkretną treścią, można tam rzucić jeden artykuł naukowy, czy jakąś adres strony, ja zrobiłam to z moją stroną, rzuciłam link do mojej strony i miał być takim chatbotem, który po tej stronie mnie prowadzi, odpowiada na moje pytania dotyczące treści tej strony. Za chwilę takie eduboty, takie chatboty edukacyjne pewnie będą powszechne, teraz zamiast podręcznika w formie książkowej będziemy wrzucać taki podręcznik chatbota i ten uczeń, ta uczennica będą sobie. Kasia nie widzi prezentacji. Dajcie znać Kasi na czacie, czy tylko ona nie widzi prezentacji. To też dla mnie pytanie. To też dla mnie ważne, bo może nikt nie widzi prezentacji. Dzięki Kasia za pytanie. Dobra, Basia widzi i Dorota widzi. Dobra, dzięki. Czyli wiesz co, Kasiu, właśnie najlepiej wyjdź i jeszcze raz wejdź na spotkanie, to zawsze najlepiej działa wyłączyć z prądu, nie? Zresetować. Dobra, to słuchajcie, ten test, który zrobiłam sobie z tym Dumbledorem, zgamifikowałam sobie to uczenie się, powiedział mi, to mi pokazało, że ten mój uczeń, moja uczennica, moja studentka, mój student będą mogli w ten sposób korzystać, nie mając mnie do swojej dyspozycji. Macie klasę 36 osób, mówię teraz o niższych etapach, na studiach już w ogóle mamy duże grupy, to dobrze, że jest jakiś asystent, no tylko pytanie, jak wtedy nasza rola powinna wyglądać jako nauczycieli. I to jest pewnie dużo obawy. Ja sobie, słuchajcie, tutaj wypisałam w kilku punktach, jaka jest jeden z aspektów naszej roli jako nauczycieli. My powinniśmy nie tyle uczyć naszych uczniów i uczennice, studentów, studentki, co wspólnie z nimi się uczyć. To jest ten czas wspólnego poznawania tego, co nowe. Niekoniecznie my musimy przyjść z gotową wiedzą. My się przyzwyczailiśmy przez setki lat, że my jesteśmy tymi, którzy wiedzą, a oni tymi, którzy nie wiedzą. Czasy się zmieniły. Dzisiaj wszyscy się uczą całe życie. Nie ma już podziału na uczniów i nauczycieli tak naprawdę. Zwłaszcza, że młodsze osoby mogą nas często wiele nauczyć i my nie jesteśmy w stanie tego tak szybko pojąć, jak oni to pojmują. Także warto nawzajem się uczyć ze sobą, nawet nie od siebie, ze sobą razem. I ja bym tutaj, słuchajcie, te punkty, zanim przejdziemy do tego przeglądu aplikacji, które już za chwilę, pamiętajmy, że on halucynuje, ChatGPT i każdy taki model, to zresztą po to został stworzony, żeby tworzył, ideował, kreował, jest świetny w kreowaniu nowej jakości z tych danych, które ma, on tworzy nową wartość i świetnie, ale w związku z tym
faktograficznie jest bardzo kiepski. Więc trzeba jakby uświadamiać sobie i uczniom, uczennicom, że halucynuje. Trzeba pomyśleć, jak sprawdzać wiarygodność tych informacji. I tutaj fact-checking się kłania i krytyczne myślenie właśnie, czyli pracować z naszymi uczennicami, uczniami nad tym, dobrze, dostajesz coś od ChatGPT, to sprawdź, czy to jest prawda. I to jest bardzo duża praca do wykonania, bo trzeba mieć wiedzę, trzeba wiedzieć, kiedy się nie wie. I fajnie, to jest świetny moment, żeby się uczyć takiego krytycznego myślenia i sprawdzania informacji. Cytowanie ChatGPT, to już słuchajcie, trzeba ten problem rozwiązać. Napisaliśmy sobie, dzięki Kasia za to, co wklejasz, napisaliśmy sobie wcześniej, że większość waszych uczelni i szkół w ogóle nie ma żadnych regulacji. No właśnie, nie czekajcie na to, one się pojawią prędzej czy później, siłą rzeczy. Nie czekajcie na to, umówcie się ze swoją grupą zajęciową, ze swoją klasą, każdą, którą uczycie, czego wymagacie. Wspólnie może ustalcie zasady, takie zasady można wspólnie z uczniami, uczennicami, studentami, studentkami zrobić sobie. Jak cytować ChatGPT? Czyli nie mówię, że macie nie używać, nie udaję, że tego nie ma. Mówimy tak, to jest, do czego służy, jak etycznie to wykorzystywać, odpowiedzialnie i czego ja oczekuję od was, kiedy dostarczacie mi jakąś pracę. Jeśli korzystałeś, zacytuj ChatGPT, w którym momencie, w jaki sposób. To jest do wymyślenia. Tak tylko mówię, że trzeba o tym pomyśleć. Promptowania pewnie dobrze się wspólnie uczyć, to jest duża sztuka, bo jeśli ktokolwiek z was korzystał tak testowo i jest niezadowolony, rozczarowany, myśli sobie, nic specjalnego, to znaczy, że nie umiesz promptować. Jeśli nie dostałaś tego, co potrzebowałaś, oczekiwałaś, to znaczy, że niewystarczająco długo porozmawiałaś z tym czatem, on da ci świetną odpowiedź, tylko ty musisz umieć ChatGPT poprosić. Został kobietą i mężczyzną. Więc to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się rozmawiania z tym czatem GPT. Jemu trzeba dać czas, on musi się rozgrzać. On tobie dopiero po jakimś czasie zacznie dawać to, czego ty potrzebujesz. Wcześniej trzeba doprecyzować to, co ja potrzebuję, co często mamy z tyłu głowy, nie jesteśmy w ogóle świadomi, że trzeba to zwerbalizować. Świetnie jest do generowania pomysłów i też wspólnie uczmy się, jak go wykorzystywać. Oni za chwilę, ci nasi absolwenci szkół, uczelni, pójdą do pracy, będą pracować u kogoś lub u siebie i będą korzystać, tak jak z internetu dzisiaj powszechnie korzystamy, tak będziemy powszechnie korzystać z aplikacji opartych o AI, z modeli językowych, więc niech będą przygotowani do życia w tym świecie, który jest za murami szkoły, więc trzeba patrzeć, jak wykorzystać ten ChatGPT. No i oczywiście o zagrożeniach, o tym trzeba rozmawiać, to trzeba wspólnie, tak jak i był internet i tam też są zagrożenia, tak tutaj też trzeba o tym rozmawiać. Dziękuję za całą dyskusję na czacie i dzielenie się. Widzę, że rozgrzany do gorąca. Teraz pokażę wam wybrane aplikacje, jest ich bardzo, bardzo dużo. Każdego dnia ukazuje się, nie wiem, pewnie kilkanaście nowych. Każdy, kto umie kodować, wykorzystuje to API, ChatGPT i stawia jakieś swoje aplikacje. Bardzo dużo jest takich wtyczek, więc dokonałam takiego przeglądu swoich aplikacji, których używam. I nie wszystkie jeszcze wypróbowałam, przetestowałam tak do końca w 100%, nie mam aż tyle czasu. Natomiast podzielę się tym, co ja zobaczyłam, że jest przydatne. Było po prostu moje zdjęcie, które sztuczna inteligencja ożywiła i mogę do was mówić jako awatar. Można to wykorzystać na przykład w materiałach e-learningowych. Tak jest, to było moje zdjęcie. To jest w Canwie. Kto z was używa Canwy, to może wie, a może nie. W Canwie, słuchajcie, warto... Zobaczmy sobie pisaka. W Canwie, tutaj, gdzie mamy aplikacje, zakładka, to jak klikniecie, to się tutaj wyświetlają te wszystkie aplikacje. Canva w ogóle jest bardzo dobra w AI i ona już od, nie wiem, 2 lat zaczynała implementować rozwiązania AI. W tej chwili jest jedną z tych aplikacji, która naprawdę wykorzystuje jak tylko może. Ja wykorzystałam tą wtyczkę DID Presenters, DID AI. Gdzieś tam oczywiście bezpłatne to jest tylko w jakimś momencie, do jakiegoś momentu, natomiast chciałam wam pokazać, jakie to daje możliwości. Teraz to nie jest dla zabawy i teraz pytanie do was. Czy widzicie jakąś możliwość wykorzystania takiej funkcji, jaką jest nadawanie statycznemu zdjęciu mojemu czy kogokolwiek innego możliwości mówienia w edukacji?
Dziękuję, Kasiu, za podzielenie się na czacie nazwą. Super. Jakub, dziękuję za pochwalenie Wianka. To od Was. Wianek dostałam u Was na którymś święcie wydziału. Nie wiem, czy pamiętasz. Słuchajcie, dziękuję za to, że Mariola odpowiedziałaś, jaka to aplikacja. ChatGPT z białą ikonką, zaraz go pokażę, jeżeli jest potrzeba. Gdzie, słuchajcie, mówienie bohaterów lektur. Dziękuję, Magda. Odpowiedź wiele to za mało. Poproszę o szczegóły, bo chcemy się poinspirować nawzajem. Jak można to wykorzystać w procesie edukacyjnym? Nie? Czy to tylko zabawa? Bo powiem Wam, dla mnie nie. Ja widzę duży potencjał. Jestem ciekawa, czy Wy widzicie jakiś potencjał w takim... Bo to bardzo proste. Ja tylko dałam zdjęcie i napisałam tekst, który tam mówiłam. Nic więcej nie musiałam zrobić. Zaraz Wam powiem, co ja wymyśliłam z tym. Jako osoba mówiąca, lektorka do obrazu, do filmu. Ożywić postać... króla. Mini wykładu jestem studentom do otworzenia w dowolnym czasie. Kasia, super. Na hydrobiologii. Tak, dobra. Nagrywanie krótkich filmów z materiałem wprowadzającym do tematu. No właśnie, dziękuję, Magda. Postaci, pozdrawiam Cię, Magda, w ogóle. Postaci reprezentujące pytania. Super, bardzo Wam dziękuję. Właściwie to się podzieliliśmy pomysłami. Warto, nie? To jakby to uatrakcyjnia, czyni materiały bardziej angażującymi. Ten młody człowiek, jak ma ścianę tekstu, to mała szansa, że ją przeczyta w skupieniu, ale on woli założyć słuchawki i gdzieś tam biegając słuchać, więc może warto dodać jako opcję, nie mówię, że zamiast, ale jako opcję, że jeszcze ja gadam do tego studenta mojego i on ma w jakiejś tam atrakcyjniejszej formie, innej formie, angażującej. Jest, słuchajcie, kontakt wzrokowy, nie jest ściana tekstu czarno-biała, tylko wykładowczyni, czy jakiś król, to postać z różne mieście po pomysły, do niego mówi. To jest, podnosi adrenalinę, podnosi motywację, ten uczeń, ten student będzie bardziej zmotywowany, żeby się uczyć, nie? Dobra. Tam głos, ja wybrałam swój głos do klonowania, ale można wziąć też inny głos. Tak, nie, przepraszam, ja tu nie wybrałam swojego głosu do klonowania, zaraz pokażę z klonowaniem głosu aplikację. Natomiast można też użyć jakichś zdjęć gotowych. Idziemy dalej. To było jedno. To jest narzędzie, które mnie, słuchajcie, onieśmieliło zupełnie. Wprawdzie za darmo ma niewiele, bo tylko 4 minuty plus jedna tam, jak wypełniłam jakąś ankietę. Ale do przetestowania wystarcza. Pamiętajcie, żeby testować. Nieważne, że coś kosztuje, nie musicie za to płacić. Warto potestować i ocenić, co jest mi potrzebne i czy to jest na takim poziomie, na jakim ja potrzebuję. Nie? Więc zawsze jakieś tam, w większości aplikacji jest ta darmowa wersja, w której można, nie wiem, 3 minuty, 60 znaków czy coś tam jeszcze. Ktoś, słuchajcie, ma przypilnujcie mikrofonów. Rask AI, tłumaczenie audio i wideo. Pokażę Wam, co zrobiłam. Wgrałam swój filmik, tutaj jest mój filmik, taka tam rolka o roli snu w procesie tworzenia śladów pamięciowych. Minutowa rolka była, po polsku mówiłam. Wybrałam sobie klonowanie mojego głosu, tutaj wyświetliłam, zrobiłam screena, wyświetliłam, że klonowanie, ale można wziąć czyjś inny głos, Rachel, sama, Arnolda, tudzież kogokolwiek innego. I tylko wrzuciłam ten film, nie? Zobaczcie, to jest oryginał, pokażę Wam. Wyspałaś się? Wyspałaś się? Pyta mnie bez przyczyny, bo efektywny sen jest bardzo ważny w procesie uczenia się. Dobra, zastopujemy. Nie będziemy odsłuchiwać teraz wszystkiego o śnie. Natomiast wrzuciłam ten film do Rask AI. Oto co dostałam. Did you get enough sleep? Did you get enough sleep? He asks me for no reason, because effective sleep is very important in the learning process, in the process of memory formation. During sleep there are two processes that are important. Okej, nie będę dłużej nas męczyć. To też jedna z kot jak tygrys. To też jedna z możliwości. I ja, słuchajcie, widzę duże zastosowanie tego, bo jak mamy studentów różnojęzycznych, to nie muszę, to te materiały właściwie ja mogę tworzyć w różnych językach, albo oni sobie odsłuchiwać, bo to za chwilę pewnie będzie powszechnie dostępne i oni będą mogli sobie odsłuchiwać. To tak a propos nauczycieli języków obcych, tak, też mam takie pytanie, jak to teraz będzie z tymi językami, bo robi się coraz łatwiej. Teraz aplikacja, która jest też konwerterem tekstu na mowę,
Czyli wpisujemy tekst w darmowej wersji 2500 słów, można wykorzystać, czyli do potestowania, super. Wrzucacie sobie tutaj jakiś plik i wybieracie sobie, tutaj są głosy, wybieracie sobie język polski, wybieracie sobie głosy, ja wzięłam Agnieszkę pewnie i można potestować oczywiście te głosy, męski, żeński, dziecięcy i tak dalej. Różne są tutaj aspekty i ta aplikacja nam konwertuje ten nasz tekst pisany na tekst mówiony, nie? W formie audio. To już nie jest z człowiekiem nagranym, tylko audio. I też sobie wyobrażam, słuchajcie, że te materiały, które mamy, ta ściana tekstu, to można to zamienić na pliki audio po prostu. Więc zachęcam do sprawdzenia, co komu potrzebne. Dobra, ktoś ma, słuchajcie, mikrofon tam widzę nie wyłączony. Kasia mówi jeszcze teraz zadanie, nagraj jak czytasz fragment po do oceny zostało obalone fragment do jestem ciekawa, jakie są tam języki dostępne. Kasiu, jest w Rask AI na przykład, pamiętam, jest 60 języków, nie? Tu jest inny, 11 Labs, też jest konwerter tekstu na mowę. Tutaj na przykład są, tu masz wymienione języki, ich jest dość dużo, zresztą pamiętajcie, że to, co ja Wam dzisiaj pokazuję, to jest na tu i teraz, te aplikacje wszystkie się bardzo rozwijają cały czas, nie? To się będzie rozwijać, to bardziej taki przegląd, jakie w ogóle są możliwości, żebyście mogli wybrać, co mi się przyda w mojej pracy, nie? I tutaj też tak samo, wrzucacie tekst, macie 10 tysięcy znaków na miesiąc w tej darmowej wersji i zamienia to na tekst mówiony, gdzie wcale to nie oznacza, że ten student, ten uczeń nie musi nic czytać. Może sobie wybrać. Jeden woli słuchać, drugi woli oglądać, bo jeszcze zdjęcie swoje dodamy, a trzeci woli przeczytać, bo lubi pomazać po tym tekście. I ja uważam, że słuchajcie, te materiały powinny być w różnych formach. Po prostu nie zamieniajmy, tylko dodawajmy różne możliwości. Nie? Dobra, idziemy dalej. Aplikacja HeyGen. Tylko czekajcie, muszę tu wyciszyć, bo nie będę Pana puszczać chyba, albo może to jest dobra. HeyGen, już sobie zarejestrowałam się, ale jeszcze słuchajcie, nie wrzuciłam swojego głosu do sklonowania. To służy do klonowania naszego głosu i naszej postaci, która potem mówi w każdym języku. Tylko tu trzeba nagrać swoje wideo, swoją postać przez tam chyba dwie minuty trzeba mówić, żeby on sobie nas, naszego awatara utworzył. Konwerter na różne języki. Zobaczcie, pan przetestował. Ja nie mam swojego filmiku, więc pokażę to. Just like this. Es aterrador pensar que alguien creerá que esto es real cuando solo es IA. Hablo español ahora, pero no sé cómo hablarlo. Todo es IA. That was AI. That wasn't me speaking. It's so crazy that we are able to do this, and it's a little scary. The tool that allows you to do this is called. Dobra. HeyGen, wypróbujcie, być może nam się to przyda, a propos języków. Zostawiamy to teraz, słuchajcie, odsłuchiwanie artykułów. Coś, co, na czym w szkołach pracujemy i na uczelniach nasi studenci, nasi uczniowie muszą czytać artykuły. Jest, słuchajcie, bardzo sprytna aplikacja, to jest rzut z mojego telefonu. Nie patrzyłam na stronie, używałam w telefonie. Listening.io, czyli wrzucasz artykuł naukowy, zwłaszcza dla studentów to będzie przydatne i dla nas akademików, którzy musimy pracować z artykułami naukowymi bardzo często. Wrzucasz sobie ten artykuł i dostajesz, i jadąc autobusem, jak tu ładnie jest powiedziane, i sobie go po prostu odsłuchujesz. On tobie, ten taki, to jest, słuchajcie, to są przykładowe, takich aplikacji jest mnóstwo i niekoniecznie tej musicie używać. Ja gdzieś tam z tego morza możliwości coś sobie staram się wybrać, jak mam chwilę czasu potestować. Natomiast są mnóstwo takich aplikacji, które pozwalają na przykład na odsłuchiwanie. To, o co pyta teraz Tomasz, o bezpieczeństwo, to jest inna kwestia. Tak może być wykorzystane. Nie, jakby to trzeba mieć to cokolwiek wrzucamy do internetu. Ja tylko tak się odniosę do pytania Tomasza, które jest bardzo ważne. Cokolwiek wrzucamy do internetu, pamiętajcie, że nigdy nie ginie, więc zawsze trzeba mieć w sobie tą zgodę i mieć świadomość, co może się wydarzyć. W tej akurat aplikacji, którą Wam pokazywałam, tej HeyGen, jest tak, że najpierw wrzucasz próbkę swojego głosu i swojego mowy ciała przez dwie minuty,
a potem on każe potwierdzić, że to ty w taki tam specyficzny sposób, czyli stara się to i podpisujesz klauzulę bezpieczeństwa. Oczywiście to nadal nie gwarantuje niczego. Myślę, że coraz trudniej będzie odróżniać fake, już jest trudno odróżniać fake newsy, to teraz trudno będzie połapać się, kto tak naprawdę mówi. I tego, słuchajcie, nie unikniemy. To są czasy, które nas czekają, czas dezinformacji i niepewności informacji. I tego też uważam, natychmiast musimy uczyć naszych studentów i uczniów, uczulać na to, że to, co widzą, niekoniecznie jest prawdą. Nie? I że to fact-checking, to krytyczne myślenie jest bardzo ważne i coraz ważniejsze to a propos kompetencji. Więc fajnie, Tomek, że to poruszyłeś tę kwestię. Ja z tego samego powodu jeszcze nie, dlatego puściłam wam screencast z TikToka zamiast mojego głosu, bo nie zrobiłam tego, bo się nad tym samym zastanawiałam, nad czym ty się zastanawiałeś, nie? Ale ja tu dzisiaj jestem po to, żeby pokazać wam możliwości, chociaż trochę, a sami oceniamy, co i jak. Każdy trzeba przeczytać, które aplikacje, na co dajemy im zgodę. Słuchajcie, jeżeli jesteście na Facebooku, no to dobrze wiecie, że na przykład, słuchajcie, nic nie ma za darmo, nie? Wszystko jest za nasze dane. Perplexity AI, słuchajcie, to jest taki ekwiwalent czata GPT w wersji 4.0. To jest ten, czyli chatbot z serii Ask Me Anything, z tym, że on ma takiego fajnego copilota, asystenta, podaje też zawsze źródła, ma połączenie z internetem, chociaż czwórka już w tej chwili też ma, więc nie wygrywa. Perplexity też jest płatne, tego copilota ma oczywiście w tej wersji płatnej, natomiast o tyle jest fajne, że kiedy podaje ci informacje, o które pytasz, to podaję zawsze listę tych 6 czy 8 źródeł plus cała reszta, ale tych głównych, z których korzystał w tworzeniu tego tekstu, tej odpowiedzi, więc być może zechcecie sobie też to oczywiście sprawdzić. DeepL, czyli jeden z translatorów, jest całe mnóstwo, ja sobie zrobiłam jakiś research i wybrałam DeepL, akurat ten, bardzo fajny tłumacz, do 5000 znaków za jednym razem można tylko wykorzystać. W języku polskim ma tłumaczenie tekstu, ma też w tej wersji płatnej, ma tłumaczenie plików, czyli można wrzucić PDF, jakąś prezentację w PowerPoincie i też nam przetłumaczy, czy też w czasie rzeczywistym, jak gdzieś coś czytam na stronie, czy w jakimś dokumencie, który mam wyświetlony, za pomocą skróta klawiaturowego, Ctrl-CC, od razu mi tłumaczy, jeśli chcę, podręcznie, więc fajne. Natomiast nie ma jeszcze, tu testowałam języka polskiego dla tego opcji Write, czyli asystent pisania. To jeszcze nie ma po polsku, w innych językach, tak, jak najbardziej. Polski jeszcze, myślę, że jeszcze nie. Kto jeszcze używał DeepL? Słuchajcie, bo mi się też wydaje, że jest najbardziej popularny i najlepszy, ale nie testowałam wszystkich. Kilka przetestowałam, po prostu stanęłam w pewnym momencie, mówię, dobra, biorę tego tłumacza. DeepL jest super, mówi Kasia, Jacek też. Oj, no to fajnie. Nawet poprawia tekst. Mhm. Właśnie, nie ma tylko tej wersji, to jest ta wersja, że nie ma polskiej, nie? Ten asystent w pisaniu. Ale ja myślę, że to jest kwestia czasu. Wszystkie te aplikacje się bardzo rozwijają, więc pewnie DeepL jest coraz lepszy. Magda, dziękuję ci. Dobra. W międzynarodowym projekcie Joanna pisze, że używaliście. Fajnie. Dobra. No to super. Ja jestem też bardzo zadowolona. Ma też aplikację na telefon, więc bardzo szybko można go też używać podręcznie. Typeset.io teraz. Teraz o tekstach naukowych, pracy z tekstami naukowymi, źródłowymi, to i nasi uczniowie w starszej podstawówce i w liceum oraz przede wszystkim studenci muszą pracować gdzieś tam w oparciu o wiarygodne źródła informacji. Bardzo fajna, do 30 wyników jest w tej darmowej wersji. Bardzo fajna aplikacja, gdzie, czekajcie, ja tu mam screena, mam. Ja zadałam takie pytanie, co to jest inteligencja? No jakieś, nie jest jakieś odkrywcze to pytanie, ale coś trzeba, żeby dla was wypróbować. Dostałam odpowiedź, co to jest inteligencja, ale to, co robi Typeset.io, to tutaj, o, patrzcie, jedynka, dwójka, trójka, odnośnik, tego pewnie dobrze nie widać, bo to jest jasnym niebieskim. To są odnośniki do źródeł. 1, 2, 3, to są te tutaj źródła. 1, 2, 3, czyli pokazuje nam, o jakie artykuły naukowe, nie jakiekolwiek strony, blogi, tylko naukowe artykuły oparł to twierdzenie, ten fragment, czyli cytowania po prostu robi. My możemy sobie tu, klikając w ten link, to jest aktywny link, przejść do tego artykułu. Tu robi takie małe podsumowanie od razu w ogóle całego artykułu, o czym jest ten artykuł, bo może uznamy, że w ogóle nam się przyda i chcemy wejść głębiej. Więc słuchajcie, działa bardzo fajnie, polecam. Czy jest płatny, Tomek pyta. Już cofnę się, bo sobie specjalnie dla was to spisywałam, bo nie pamiętam, który jest jak płatny. Darmowe do 30 wyników, nie? Więc tak do popróbowania i jak uznasz, że to przydatne, to trzeba zapłacić.
Jak ze wszystkim. Dobra, także tu, dobrze. Idziemy, słuchajcie, dalej. Ask Your PDF, cudowne narzędzie, nie wiem, czy też ktoś z Was korzystał. Mianowicie moja praca i pewnie wielu z nas dzisiaj tutaj polega na tym, że pracujemy z artykułami naukowymi. Bardzo często i one, słuchajcie, te artykuły, zrobienie researchu, to jest praca na wiecie, kilkanaście artykułów do przeczytania, poszukania tam jakichś konkretnych informacji, teraz te artykuły się czyta, skanuje się, szuka się tego, co jakiegoś clue, jakiegoś wniosku i to zajmuje bardzo dużo czasu, myślę, że nie tylko mi. A teraz jest taka aplikacja, z którą można pogadać. ChatGPT zresztą też sobie z tym świetnie radzi. Jest taka wtyczka Ask Your PDF w czacie GPT w czwórce. Po prostu gadaj z tym artykułem, czyli zamiast ja szukać, skanując tekst, wrzucam go do tej aplikacji i pytam, jakie metody były zastosowane, jakie wnioski płyną. On mi wymienia wnioski, ja mówię, rozwij mi wniosek drugi, na jakiej podstawie, a jakie były wyniki, wniosek trzeci, jakie wyniki do niego prowadziły. Nie? Jakby to jest, słuchajcie, normalnie sobie z nim rozmawiasz. Nie jestem do tego przyzwyczajona, bo jednak mam bardzo wieloletni nawyk, kilkudziesięcioletni nawyk pracy z artykułem naukowym wydrukowanym, bo nie lubię czytać na komputerze, z wydrukowanym i z kredką, z mazakiem w ręku, gdzie sobie po prostu zaznaczam, czego szukam i jestem w tym na tyle biegła, że jest mi bardzo ciężko się przestawić na to, ale myślę, że to jest kwestia czasu, bo jest czasu ogromna oszczędność w pracy z tym artykułem. Serio, sprawdźcie. Wiesz co, Tomku, jeszcze tak dużo z nim nie pracowałam, żebym ci odpowiedziała, czy nie zmyślają, ale to jest w oparciu o konkretny artykuł, nie? Jakby on szuka w tym artykule. No to trzeba potestować. Pamiętajcie, że ta AI też się cały czas jest coraz lepsza, nie? W sensie ChatGPT-4 w porównaniu do 3,5 jest o wiele mniej, jest o wiele bardziej wiarygodny, więc gdzieś tam to też się rozwija, także pewnie jeszcze gdzieś się coś zdarza cały czas, natomiast myślę, teraz bardziej pokazujemy sobie możliwości, nie? Zawsze trzeba krytycznie podejść, to nie jest tak, że sprawdźcie, wydaje mi się, że to trzeba po prostu sobie posprawdzać. Pokażę Wam teraz coś, co zapewne za chwilę nas wszystkich czeka w szkołach i na uczelniach i musimy być tego świadomi, zanim nasi uczniowie i studenci będą to robić. Otóż, to będzie teraz screen, to jest wykład, zobaczcie, idzie sobie wykład, wykładowca, a tutaj na komputerze widać, jak koleżanka włączyła Study Fetch. Który to Study Fetch w czasie rzeczywistym, tak jak mówi wykładowca, spisuje, to jest transkrypcja, to co widzicie, to jest zdanie po zdaniu tego wykładowcy. Tak jak kiedyś studenci, najpierw dawno temu, jak ja jeszcze też byłam studentką, to myśmy pisali wszystko. Potem oni zaczęli robić zdjęcia tym prezentacjom i tym naszym slajdom, pamiętacie? Zresztą dobrze znamy to. W tej chwili już nie trzeba będzie robić zdjęć, ani nawet czekać na prezentację od wykładowcy, bo w czasie rzeczywistym dostajemy tekst i uwaga, co z tym tekstem można zrobić. Testowałam to i niestety nie ma języka polskiego jeszcze zapewne, ale polskiego nie rozpoznaje. Znaczy inaczej, rozpoznaje, przepraszam, rozpoznaje, ale daje po angielsku ten transkrypt. Co jest ciekawe, bo od razu DeepL włączyłam i miałam po polsku, więc właściwie ten brak języka polskiego przestaje być przeszkodą de facto. Radzimy sobie, to bardzo ciekawe. I teraz patrzcie, to jest screen z tego Study Fetch. To, co możemy zrobić z tym tekstem, który mówił wykładowca przez półtorej godziny na wykładzie, to jest notatki, które on ci stworzy, to jest, ale tak to zrobiłam, że teraz nic nie widać. To są fiszki, które może ci stworzyć do tego tekstu, quizy, które może ci stworzyć do tego tekstu i jeszcze może z tobą pogadać na temat tego tekstu. Czyli zobaczcie to w obszarze asystent uczenia się. Jak masz takie study fetch, to ten student, ten uczeń, on naprawdę wraca z tego wykładu i on z tym narzędziem może sobie pracować z tym tekstem, nie? To tak, tam jest dużo więcej funkcji. Niewiarygodne, ja się tutaj, Kasia, do ciebie dołączę. Tak, niewiarygodne. Jak ja zobaczyłam ten filmik z tym Study Fetch, to myślę, Boże, to słuchajcie, co będzie za kolejne 5 dni, 5 tygodni, bo to się rozwija niewiarygodnie. To z dnia na dzień. Ten Study Fetch odkryłam, nie wiem, parę dni temu i tak cały czas kolejny mind blow. Chciałabym, żebyśmy byli świadomi, że ta dziedzina się bardzo mocno rozwija i nie patrzmy na to, co jest teraz, to naprawdę będzie coraz lepszej jakości i coraz więcej możliwości. Bądźmy świadomi, to jest cały czas, myślcie sobie o swojej roli. Czy w takim razie moja dotychczasowa rola, którą pełniłam jako nauczyciel, jest ok, czy nie muszę przypadkiem czegoś zmienić, bo moi studenci już będą pracować inaczej, uczyć się inaczej. W Teams też mamy transkrypcję, dokładnie. Jest w ogóle dużo aplikacji, dzięki Andrzeju, że o tym napisałeś.
Mamy dużo aplikacji, które robią ten autotranskrypcję. Nie wiem, Fireflies, dużo, nawet notatki w tym iOS-owym systemie. Coraz więcej, chociażby Teams na bieżąco spisuje wszystko i jeszcze może to transkrybować na język. No właśnie, pytanie, dokąd to prowadzi? To jest pytanie, jaką ja będę pełnił rolę. Nie? Pamiętajcie, że będziemy zawsze humanizować tę technologię. Im większy rozwój, tym bardziej będzie potrzebny drugi człowiek, który nie jest maszyną. Ale to jest pytanie o zmianę roli. Nie? Jesteśmy kimś, kto motywuje, towarzyszy w tym rozwoju, pomaga zrozumieć gdzieś tam kwestie etyczne, kwestie odpowiedzialności za to, jak używać. Nie? To gdzieś tam ta nasza rola jest, bardzo się zmienia. To jest dla nas do pomyślenia, to jest duża lekcja do odrobienia. Nie znajdziemy odpowiedzi dzisiaj. Każdy z nas musi patrzeć, jak świat dzisiaj wygląda i co w związku z tym dla mnie. Nie wiem, czy znacie, to jest bardzo stara aplikacja, bo ma 3 lata na pewno. Przed czatem GPT ona już była powszechnie używana w klasach 7 i 8 szkoły podstawowej. Myślę, że wasze dzieci to znają. Socratic.org, puszczę wam kawałek. To jest na telefonie. Jak dajesz dostęp do mikrofonu i do kamery, do kamery tej aplikacji i gdzieś tam, nie wiem, matematyka na przykład, na bazgrane jakieś zadanie, robisz temu zdjęcie, to on sobie bierze to na bazgrane zadanie z tej matematyki na przykład i prowadzi cały ten wywód prowadzi, jak to zadanie rozwiązać i rozwiązuje. Takie skanowanie, o, to jest przykład, bo funkcje inne to jak tak bardziej oczywiste, ale to na bazgrolone ołówkiem na kartce papieru i możesz pracować z tym i możesz patrzeć, dlaczego tak się stało i możesz z nim rozmawiać. Socratic.org jest dostępna i działa od dawna. Cactus AI też jest powszechnie wykorzystywany przez młodzież, chociaż tam jest wersja wyłącznie płatna, więc to jest dla bogatych. I tu też jest taki mój namysł i trochę zmartwienie, bo my musimy też pełnić rolę osób, które nie wspierają tej poszerzającej się gap, tej dziury, przepraszam, nie mogę znaleźć słowa dobrego, tego rozdźwięku pomiędzy tymi, których stać na nowe technologie i których nie stać, nie? Albo którzy świadomie rezygnują, mówią o młodych ludziach, którzy nie chcą z jakichś powodów mieć tych nowych technologii, więc i oceniać powinniśmy na bazie tego, jak myślą, jak umieją wiedzę wykorzystać i teraz nie powinniśmy z powodów ekonomicznych tego różnicować, nie? Więc to też jest dla nas takie wyzwanie, jak sobie z tym również aspektem poradzić, to tak na marginesie. ChatBase.co to jest kreator chatbotów, o którym wcześniej wspomniałam, nie jest idealny, uważam jeszcze, ale to jest niesamowite, że możesz ty sobie w domowych warunkach, ja w 2 minuty stworzyłam chatbota do mojej strony internetowej, bzdury mówił, więc uważam, że jeszcze nie jest dobry, ale też go nie potrenowałam jakoś mocno, nie miałam czasu, chciałam na razie wypróbować, czy w ogóle działa. Naprawdę działa, stworzyłam chatbota, któremu jak wklepałam adres strony, to on się po tej stronie poruszał i dawał mi odpowiedzi, z tym, że dosyć błędne, więc rozumiem, że to początki. Natomiast i to w darmowej wersji, nie trzeba nic płacić, możecie przetestować. Bardziej tym sposobem, w ten sposób chcę wam pokazać, co za chwilę się wydarzy. To nie jest tak, że to jak on halucynuje, to znaczy, że nie nic ciekawego. Okej, to zaraz będzie lepsze, nie? Zaraz będzie pewnie ChatGPT w wersji 5.0 i będzie jeszcze lepszy. Copilota wypuścił już Microsoft. Podobno czyni cuda, więc jakby pamiętajmy, że to jest tylko tu i teraz, to jest ten moment. To się bardzo mocno rozwija i takie chatboty to jest też, myślę, że przyszłość edukacji, uczenia się. Co z ocenianiem prac? Czy jest coś wartego polecenia, Kasia? Dobra, spróbujcie z Kasią porozmawiać na ten temat. Ja jeszcze sobie nad tym się zastanowię. W ogóle dużo widzę, się dzieje na czacie, już jest dużo dyskusji. Luka edukacyjna. Dziękuję Justyna i Kasia za pomoc w moim gap przetłumaczeniu. Nie poszło mi dobrze. Dobra, tutaj ten chat base. Tutaj wpuszczamy po prostu albo jakiś PDF, jakiś tekst, cokolwiek co chcemy, albo możemy pójść dać link do strony. Nie? I dostajemy. I po prostu, słuchajcie, klikamy create chatbot. Ja byłam zaskoczona, jakie to jest proste i kilka kliknięć. Serio byłam zaskoczona, specjalnie chciałam przetestować, nie mam żadnych umiejętności programistycznych. Questionwell.org, polecam. Słuchajcie, wrzucacie jakąś treść, na przykład niech to będzie treść z mojego wykładu. Ja wzięłam tam treść z jednego z wykładów, wrzuciłam do Questionwell i poprosiłam o to, żeby przygotował mi na bazie tej treści
pytania na egzamin, na quiz. Być może ktoś z Was tego też używał. Jeszcze czekajcie, cofnę, zanim Wam to pokażę. On ma też w formie dla Google Forms, w formacie, który pasuje, można wrzucić do Moodla potem, między innymi gdzieś tam do Quizleta, Kahoota, Quizisa. Tego akurat nie testowałam. Ja w Wordowską wersję wzięłam. Chciałam po prostu sprawdzić. Jedyny minus taki, że nie obsługuje języka polskiego. Ale przy DeepL tudzież innym translatorze nie jest to problem, szczerze powiem, chociaż nie jest to wtedy takie idealne, bo ten translator nie zawsze jest jakiś najlepszy i te słowa, ja miałam bardzo specjalistyczne słownictwo, w tym moim tekście specjalnie wzięłam bardzo specjalistyczny wykład, który prowadzę na trzecim roku i to tłumaczenie już nie jest takie idealne, więc czekam, jak będzie wersja polska, natomiast rzeczywiście wyszło to świetnie. Te pytania, które dostałam, wybrałam sobie, jak mówiłam, wersję wordowską, żeby mi wypluł i tutaj dostałam, słuchajcie, pytanie po pytaniu, nie? Takie, a ja poprosiłam o test ABCD, gdzie zaznaczam jedną prawidłową odpowiedź, co można sobie też wyspecyfikować. Okej, polecam, sprawdźcie sobie generowanie pytań testowych z tekstu. To jest też, myślę, dobre, jeszcze tylko chwilę powiem, dla uczniów, dla studentów, żeby oni mogli z tych wykładów, które mają, z tych treści, sami sobie generować takie testy i się sprawdzać. Bo wiecie, uczenie się jest o tych osobach, które się uczą, nie o nauczycielach. To nie my mamy testować czyjąś wiedzę, to oni mają się testować, czy rozumieją. Nie? Więc to też, myślę sobie, tak w stronę fajnego narzędzia dla osób uczących się, czy rozumieją. DALI 3, który jest w ChatGPT 4, to jest jedno, Midjourney i mnóstwo innych aplikacji, które tworzą rysunki, ale grafiki. Microsoft, słuchajcie, jeżeli macie konto Microsoft, a myślę, że część uczelni ma u nas na uczelni na Politechnice Gdańskiej, wszyscy studenci, wszyscy pracownicy mają konto Microsoft. Słuchajcie, grafiki z opisu też można generować w takim, w designie Microsoft.org. Nie wypróbowałam, powiem szczerze jeszcze, natomiast takich aplikacji generowania grafik jest dużo. To wygląda w ten sposób, że opisujemy, co chcemy tradycyjnie, co chcemy użyć, ale też można z gotowych promptów skorzystać. Beautiful AI to tworzenie prezentacji i nie wiem, czy akurat dla nas, ale na pewno dla młodzieży, dla studentów i uczniów, jeśli tworzą prezentacje. My oczywiście też i ja powiem Wam, że często zwłaszcza pierwszy slajd sobie tworzę w Beautiful AI, te pierwsze slajdy. Bardzo estetyczna, ze wsparciem AI, fajna aplikacja i jak macie w domenie edu, tu czekajcie, bo tego nie zaznaczyłam, jak macie w domenie edu, bo mi się wyłączył pisak, konto mailowe w domenie edu, to na rok jest darmowa. Czyli uczniowie, studenci w ogóle mogą sobie przez rok korzystać i tworzyć fajne prezentacje. Oj, jak na Was grałam. Takich aplikacji jest więcej, ja akurat Beautiful AI, jeżeli Wy znacie jakieś do tworzenia prezentacji, to też wpiszcie, podzielcie się. Aczkolwiek ciągle jeszcze te prezentacje, które akurat Beautiful AI to bardziej takie templatki, które podpowiadają, jak to fajnie robić. Tutaj widzicie przykłady, ale te generatory prezentacji, i ja szczerze mówiąc nawet Wam żadnego nie polecam, bo ciągle są bardzo słabe. To znaczy, można wrzucić wyłącznie tekst i powiedzieć, zrób mi z tego 15 slajdów i on wypluwa te 15 slajdów. Są fatalnej jakości estetycznej, poziom jest kiepski. I bądźcie świadomi, że prezentacje, jeżeli wymagacie prezentacji od swoich studentów czy uczniów, to bądźcie świadomi, że być może zrobiła to za nich AI i w ogóle nawet ani chwili namysłu nie mieli nad tym. Ze zwykłego tekstu dostajesz 15 slajdów gotowych. Także uczulam na to, żeby dzisiaj zakładać za każdym razem, jeśli nasz uczeń, nasz student przynosi coś z domu, nie robił tego przy nas, z nami, w zespole, gdzie my opiekowaliśmy się tą pracą na zajęciach, jeżeli przynosi coś, co robił bez naszego udziału, zawsze zakładajcie, że mogło to zrobić AI i to jest ok, tylko pytanie, czy używał tego właściwie, czy tam nie ma jakiejś, czy włożył swoją pracę, czy rozumie, co tam jest, nie? Czy to było dla niego narzędzie, które mu pomogło, czy wysłużył się tym narzędziem, to wtedy nie jest ok, nie? To tak miejmy świadomość tego, co się dzieje. Oczywiście jest mnóstwo aplikacji, które wspierają promptowanie, w ten sposób się do promptowania zbliżamy, na przykład Prompt Perfect, gdzie pomagają nam aplikacje tworzyć te polecenia. Nie? I ja teraz już ten przegląd chciałabym na tym skończyć.
Chciałabym teraz zapytać nas, słuchajcie, taki namysł sobie zrobić właśnie, przywijała nam się ta myśl, jak sprawdzać to, czy mój uczeń, mój student się nauczył, czy rozumie, nie? Czy to wygenerowało za niego jakieś inne narzędzie i on bezrefleksyjnie, bez nawet sprawdzenia mi to oddaje. I może się zdarzyć, że nie zauważymy nawet, że zrobił to ktoś, ChatGPT za niego, bo będzie całkiem niezłe jakościowo na przykład. Chyba, że będą tam, co jest bardziej prawdopodobne, błędy faktograficzne, no to wtedy łatwo od razu wiadomo, że to kopii i wklei metoda, natomiast nie zawsze to będzie łatwo sprawdzić, jeżeli macie zajęcia, na których sprawdzacie, na których wymagana jest kreatywność, no to ChatGPT w tym jest świetny i już nie wiemy, czy to student wykreował, czy ChatGPT za niego i on nie miał żadnego udziału. Więc to jest takie pytanie o to, jak dzisiaj sprawdzać, czy moi studenci, moje studentki te efekty uczenia się założone dla tego przedmiotu osiągają, nie? Jak ocenę wystawiam, ocenę z osiągnięcia tych efektów, no to pytanie, czy oni je osiągnęli. Więc warto sobie zrobić taki eksperyment i wszystkie zadania, które dajecie swoim studentom, studentkom, uczniom, uczennicom, dajcie czatowi GPT, bądźcie swoimi uczniami, uczennicami, studentami, studentkami, wrzućcie to w ChatGPT i sprawdźcie, co teoretycznie, potencjalnie możecie dostać od swoich uczniów i uczennic. Nie? Sprawdźcie, ja sobie taki eksperyment zrobiłam zaraz na początku roku, w lutym i niestety, ale to jest smutna konstatacja, tudzież niekoniecznie smutna, co sprawiająca, że muszę od nowa wykonać moją pracę jako nauczyciel, bo już wiele lat temu, kiedy internet się upowszechnił, wymyśliłam sobie, w jaki sposób dawać zadania moim studentom, tak żeby nie robili kopii i wklej z Wikipedii, tylko żeby wymagały od nich kreatywności, czyli coś, czego nie znajdą w internecie. Udało mi się, mam całą listę rodzajów zadań, które sprawdzały, które wymagały pracy od moich studentów, ale kiedy wrzuciłam to w ChatGPT, to niestety, ale większość z nich ChatGPT już za nich zrobił. W internecie tego nie ma, ale ChatGPT tworzy nową jakość, więc sobie z tym świetnie poradził i ja bym postawiła za to czwórki i piątki. Naprawdę bardzo dobrze mu poszło, więc od nowa zrobiłam sobie namysł, no i to jak ja teraz mam sprawdzać to, czy oni się uczą i co umieją tak naprawdę, czy rozumieją. I dochodzę, słuchajcie, powoli do wniosku, że trzeba zmienić zupełnie sposób weryfikowania. Jeśli chcecie więcej o tym, jak wykorzystywać, to jest tutaj zwłaszcza ta publikacja, ona już jest stara, bo chyba z marca, chyba, albo kwietnia. To jest taki guide for students and lecturers, jak ChatGPT w edukacji wyższej wykorzystać. Nowsza ta druga aplikacja, to są screeny z tej środkowej aplikacji. Tutaj jest, słuchajcie, w obszarze teaching, nauczanie, co ty możesz, jak się wspierać, w obszarze ocenianie, jak się wspierać takim czatem GPT i też fajne rekomendacje dla studentów, co oni mogą z tym czatem GPT, ale całkiem fajne, czyli mogą, nie wiem, swoje cele uczenia się z nim razem ustanowić, mogą używać go jako writing partner, jako learning partner, konwersować z nim, sumaryzować jakiś tam materiał, także takie fajne rekomendacje, polecam tą publikację. A to, co na koniec i teraz już przechodzę do tego sztuki promptowania, prompt engineering, cała gałąź, która się mocno rozwija w tej chwili. Jeżeli chcemy dostać od czata GPT to, co sobie wyobrażamy, że powinniśmy dostać, to trzeba umieć o to poprosić najzwyczajniej w świecie, czyli właściwie napisać prompt, albo nawet bym powiedziała, to nie jest za jednym promptem. Jeden prompt to za mało, to jest kwestia jakiegoś krótkiego konwersowania z czatem GPT i dlatego ważne jest, żeby po pierwsze, i to jest podstawowy błąd, który robimy, jeśli testowaliście i wam nie za bardzo poszło, to znaczy nie jesteście zadowoleni, rozczarowani, to przede wszystkim nie powiedzieliście, jaką ma pełnić rolę, kim jest, jako kto ma napisać ten tekst. I to jest kluczowe, tak? Więc to jest najważniejsze, jesteś kimś, czy act as, działaj jak, wyobraź sobie, że jesteś. Dowolnymi słowami można ten prompt sformułować, nie ma znaczenia. Potem zawsze w drugiej fazie mówimy mu, czego chcemy, co potrzebujemy, co ma zrobić. No i w trzeciej części mówimy mu, w jakiej formie tego oczekujemy, jak długi ten tekst, czy w punktach, czy w formie tabeli, jakim językiem napisany, czy uargumentowane, czy rozwinięte. Tu trzeba dodać dużo rzeczy. I teraz to jest bardzo ważne, co na dole,
Zapytaj na koniec, czyli zrób sobie własnego copilota, asystenta. To jest bardzo ważne. Zapytajcie na koniec, czy rozumiesz. Ja najczęściej piszę, czy ty to rozumiesz, o co ja ciebie proszę. I jak to jest coś, co rozumie, to piszę tak, wszystko jest jasne i parafrazuję to, o czego poprosiłam. Ale jak na przykład testowałam wrzucanie, chciałam, żeby mi wykresy słupkowe zrobił z danych w Excelu i rzuciłam te cyfry w kolumnach w Excelu i zapytałam, czy rozumiesz, co masz zrobić, to zadał mi pytanie, no sprawdźmy, czy rozumiem, on powiedział, sprawdzę, czy rozumiem, jakie mam dane, już sprawdzam ten arkusz, kolumna A to jest to i tamto, kolumna B ta i tamto, czy to się zgadza. I powiem wam, że czasem się zgadzało, a czasem nie. I ja mówiłam, nie, w kolumnie B masz rok 2022, a nie łącznie, albo gdzieś tam coś... I przynajmniej w połowie przypadków musiałam doprecyzować, bo gdzieś czegoś nie wyłapał i świetnie to idzie, bo potem i im dłużej z nim rozmawiamy, to jest też ważne, tym dostajemy lepsze odpowiedzi. To znaczy, jak dostaniesz odpowiedź, to nie rozczarowuj się i nie idź, nie zamykaj komputera, bo słabo mu poszło, tylko mu powiedz, że słabo mu poszło. On naprawdę się rozwija. Powiedz mu, jak dostajesz fakt, który jest nieprawdziwy, powiedz mu, to nieprawda. I on dostaniesz w końcu lepszą odpowiedź, tylko mów mu, rozmawiaj z nim. To jest aplikacja, to jest narzędzie do konwersacji. Do tego został stworzony, zaprojektowany do konwersowania. Trzeba z nim rozmawiać, cisnąć go, mówić, że zrobił coś źle, zrobił nie tak, życzyć sobie, ile możecie. On się nie zmęczy. No, ograniczenie w liczbie promptów. Ile tam jest? Na 3 godziny, nie? Po 3 godzinach się zeruje. Ile jest tych promptów? 50? Nie pamiętam, Kacper ostatnio mi mówił, pytałam go. Już kilka razy zdarzyło mi się dojść do tej ściany i czekać musiałam chwilę, żeby się odnowiła ta liczba. Natomiast powiedzcie mu, czy chcesz mnie o coś zapytać, nie? To jest bardzo, bardzo ważne. To co? Jeszcze to, co jest ważne, można nauczyć go pisania twoim stylem, czyli nasi uczniowie, nasi studenci, prawdopodobnie za chwilę, bo jeszcze ciągle są na takim poziomie, że jeszcze tego nie łapią, ale to jest kwestia czasu. Słuchajcie, można nauczyć go swojego stylu pisania, czyli to wypracowanie nawet, które będzie ten uczeń nam oddawał, ono będzie jego stylem pisane. My się naprawdę nie zorientujemy. Nie ma skutecznego programu, który sprawdza wiarygodność, który sprawdza to, czy to napisał człowiek, czy sztuczna inteligencja. Nie ma. Wszystkie są niewiarygodne, to się po prostu nie warto iść wziąć udział w tym wyścigu, kto kogo bardziej sprawdzi, tylko trzeba zacząć myśleć, jak sprawdzać tą wiedzę u tych naszych osób, które się uczą, czy one rozumieją. Pewnie trzeba po prostu wymyślić sobie nowe sposoby sprawdzania, dlatego że to możesz łatwo zrobić. Wklejasz tekst, który napisałeś, jakiś fragment, akapit i dajesz mu prompt, żeby przeanalizował styl i za chwilę napisał kolejny jakiś tekst, już ten prompt, który chcemy, ale właśnie w tym stylu, który rozpoznałeś powyżej. Nie? Także można w ten sposób. I teraz słuchajcie, to co ja już wyłączę, bo chciałabym teraz, żebyśmy sobie podyskutowali o tym promptowaniu też. To co ważne, to jeżeli ci nasi uczniowie, uczennice, studenci, studentki przynoszą tę pracę i nie wiemy, kto ją wygenerował i ile włożyli w to pracy, to znaczy nie chodzi o to, ile pracy włożyli, ale czy rozumieją, co przynoszą, nie? Czy to przeszło przez nich, to myślę, że trzeba wrócić do rozmawiania z naszymi studentami, studentkami, uczniami, uczennicami. Pewnie praca projektowa, PBL ma się świetnie w tym kontekście, bo wykorzystuj ten chat GPT, internet i cokolwiek innego, bylebyście rozwiązali grupowo, czyli współpracując, jakiś problem, najlepiej jakiś lokalny, nie? Pracując kreatywnie, komunikacyjne kompetencje, kształtując wszystkie te 4K tutaj od razu idą. Praca metodą projektu wydaje mi się być jednym z kierunków, który jest jakimś rozwiązaniem. Słuchajcie, zapraszam Was do patrzę sobie jeszcze, słuchajcie, czekajcie, czy jakieś pytania, ileż trzeba się teraz nauczyć. Tak, nauczyciel to taki zawód, gdzie zawsze trzeba się uczyć, ale w ogóle dzisiaj wszyscy się uczą, bo świat się tak szybko rozwija, że właściwie ciągle się musimy czegoś uczyć, czy też uczymy się, nawet nie to, że musimy. Magda napisała, potrzebuje, by były zajęcia z uczciwości. Tak, to słuchajcie, to jest jedna z naszych ról, rozmawiać o tym, jak wykorzystywać, nie? Co jest okej, a co nie jest okej i dlaczego. To są młodzi ludzie, którzy się uczą, jak funkcjonować i to jest jedna z naszych ról, rozmawiać o odpowiedzialnym wykorzystaniu różnych narzędzi, nie tylko czata GPT, bo i przed czasami internetu można było kupić za pieniądze sobie pracę dyplomową, ktoś inny ci napisał ghostwriter, to nie jest wynalazek jakiś nowy, to internet przyniósł nowe możliwości, czat GPT kolejne możliwości, ale jak świat światem, tak ludzie
chcieli oszukiwać i część, jakiś tam procent, a może promil, mam nadzieję, oszukuje z zasady, ale większość ludzi nie, jakby nie oszukuje albo inaczej wie, że to jest złe i to jest nasza rola na etapach edukacyjnych, uczyć młodych ludzi funkcjonować w tym świecie odpowiedzialnie, nie? I etycznie postępując, więc to też jest jedna, nie zakazywać, nie tropić, nie udowadniać, że tylko rozmawiać o tym, jakie są zasady, nie? Słuchajcie, czy chcemy popromptować, czy macie ochotę na popromptowanie? Ja mogę włączyć, pomyślałam sobie, bo chciałam, żeby to było takie nasze robocze spotkanie dzisiaj, żebyśmy też trochę popromptowali. Czy chcemy popróbować promptowania? Czyli bardzo dziękuję Beato za to, co napisałaś. Rozmawiać o szczerości, lepszą. No, dokładnie, bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, spróbujmy popromptować. Ja pójdę do mojego czata GPT. Otworzymy wersję 4.0, żeby. A, muszę udostępnić ekran. I mam do Was pytanie. Słuchajcie, proszę, co byście chcieli? A możecie, słuchajcie, udostępnię ekran. Co byście potrzebowali dostać? Dobra, mam nadzieję, że widać. Dobra, teraz to jest, słuchajcie, wersja 3.5, nie? I wersja 4, ta z tymi możliwościami. Co chcemy? Słuchajcie, spróbujmy, będziemy sobie błędy też wyłapywać, będziemy bardzo, liczę na czat, na aktywną, albo mikrofonu też można oczywiście użyć. To tylko oczywiście jak zawsze ukryj. Dobra, jak zawsze nic nie ukryte, a potem wszystko w internetach. Jak żyć? Tomek, no pojechałeś, wiesz, bez przesady z tym, jak żyć. Nie, słuchajcie, nauczyciel, co potrzebujemy? Co na przykład byśmy chcieli, co sobie wyobrażacie, że możemy chcieć? Jako nauczyciele, proces edukacyjny. Wiem, że był żart, wiem. Wszystko dobrze. Dobra. Czym jest zakrzywienie czasoprzestrzeni, Krzysztof? No ale słuchajcie, tak my i projektowanie zajęć, do czego możemy wykorzystać? Bo taka realna sytuacja. Ja nauczyciel, mam zajęcia, do czego mogę chcieć wykorzystać? Oczywiście, słuchajcie, można zrobić zdjęcie lodówki, nie? I wrzucić i powiedzieć, daj mi przepisy na to, co mam teraz w lodówce i on też zrobi. Możemy oczywiście w ten sposób też go testować. Dobra, Ania proponuje, jak stosować AI na lekcjach. Popatrzę, co jeszcze, jakie macie potrzeby, wybierzemy zaraz którąś. Ciekawy pomysł, o, Kasia też bardzo fajnie proponuje, mam dzień patrona, jakiś ciekawy pomysł i scenariusz dni patronackich dla szkoły. Bardzo fajna potrzeba. Poradzić, jakie są, coś mi czat miga, jakie są najlepsze sposoby weryfikacji wyników nauczania. To jest bardzo ogólne pytanie, nie nadaje się na prompt, trzeba to doprecyzować, nie? Ćwiczymy, słuchajcie, ja od Was czekam na takie propozycje promptów, co tu wpisać, ale to musi być, będę komentować, żebyśmy też wiedzieli, czyli tak, poradzić, jakie są najlepsze sposoby wyrykać wyniki nauczania. Nie wiadomo, kto o to prosi, dla kogo, w jakim kraju, co to są efekty nauczania, by trzeba było najpierw zadać pytanie, czy wiesz, co to są, trzeba go rozgrzać. Najpierw trzeba zadać mu kilka pytań kontrolnych też, żebyśmy wiedzieli, że on z nami będzie rozmawiał o tym samym, o czym my myślimy, że będzie z nami rozmawiał. Ania proponuje, jak stosować AI na lekcjach. I znowu, to Aniu, jeżeli to możemy wziąć tego prompta, ale wtedy potrzebuję, żeby go doprecyzować. To znaczy, tu nie ma w ogóle żadnych informacji, nie? Jak stosować AI na lekcjach. Co to są lekcje? W sensie, w jakim kraju? W której klasie? Bo ile lat mają ci ludzie, nie? Co to znaczy stosować AI? Mamy na myśli... No, w sensie to jest dużo pytań, które od razu widzę, mi się nasuwają. Ćwiczymy dalej zaprojektowanie prompta. Ja patrzę na czat. Jak będzie jakiś fajny prompt, to go wrzucę. Jak tutaj na przykład skomentuję o dniu patrona, scenariusz, też trzeba by doprecyzować wtedy, jak długi scenariusz, dla kogo, kto, jakby nie ma tu żadnych danych, nie? I to, co dostaniemy, to będzie przypadek i powiemy, słaby jest, nie? Trzeba doprecyzować. Idę na sam z dół, bo pewnie się pojawiły lepsze prompty niżej. Przykłady misji i wizji dla firmy logistycznej. Żadnych szczegółów to nie ma. Joanna, nie nadaje się, musisz doprecyzować. Ani ile tych przykładów, ani co to jest firma, jakiej firmy logistycznej, w jakich warunkach, nawet kraj ma znaczenie. Jak zapytacie o lekcje, to lekcje w Stanach Zjednoczonych, w Bułgarii, na Islandii, w Polsce inaczej wyglądają, program kształcenia inaczej wygląda, ocenianie inaczej wygląda, przebieg lekcji inaczej wygląda, jakby to trzeba też, słuchajcie, ile lat mają ci ludzie. Ta propozycja jego też musi być adekwatna do wieku. To wszystko trzeba, słuchajcie, doprecyzować, więc jeszcze będę cisnąć.
Warto go naprowadzić na temat, dzięki Jakub, kto był największym wynalazcą wszechczasów. Ale to jest pytanie o fakt, a my tu chcemy, żeby on kreował. ChatGPT nie służy do faktów, pamiętajcie, bo my się rozczarowujemy, że on kłamie i nie umie. On nie jest, to nie jest encyklopedia. On został zaprojektowany do tego, żeby kreować, wymyślać. Korzystamy z niego, dlatego się tak rozczarowujemy często, a nie korzystamy do niego, jak chcemy, żeby coś wymyślił, nie żeby dał nam fakty, nie? Bo w faktach będą zawsze jakieś błędy. Dobra, mam jakiś fajny, długi, więc może fajny. U Magdy pewnie będzie coś, czekajcie, co tu, ale mi szybko klika, ja nie mogę nadążyć. Magda, jesteś na uczelni informatyki, przygotuj 40-minutowe spotkanie z rodzicami, ciekawie się robi, na temat AI w odniesieniu do ich dzieci, by uczulić na odpowiedzialne i uczciwe korzystanie. Fajne, dobra, chyba zaraz skopiuję, żeby nie pisać. Klasa pierwsza w szkole średniej, kierunek fotografia. Napisz proszę typy aparatów, podziel je na tradycyjne i cyfrowe, wpisz wady i zalety. Strasznie dużo poleceń w jednym i żadne niedoprecyzowane. Teraz komentuję, chcę Wam pokazać, na czym polegają słabości promptów. Co to znaczy podziel je na tradycyjne i cyfrowe? Najpierw bym go zapytała, czy on wie, co to są typy aparatów, jakie są typy aparatów. Trzeba najpierw sprawdzić jego wiedzę, bo będzie Wam generował bzdury. Czyli najpierw trzeba pójść, jeżeli Ty chcesz od niego wiedzę, nie polecam wiedzy, ale jeżeli lepiej dać mu tą wiedzę i poprosić, żeby na podstawie tej wiedzy zaproponował, wypisał wady i zalety, bo najpierw trzeba sprawdzić, jaką ma wiedzę na temat aparatów, nie? Klasa pierwsza w szkole średniej, kierunek fotografia, też od razu powiem, on korzysta z danych całego świata. Nie może się domyślić, że ty mieszkasz w Polsce i on nawet nie będzie wiedział, co to jest szkoła średnia być może, też trzeba to sprawdzić. I 3,5 A4 jest różnica duża właśnie w takiej, w poziomie wiedzy. Dobra, od konkretu wychodzę, też tak można. Słuchajcie, są dwa sposoby. No to co, ja wklejam któryś prompt, sobie czat tylko, wiecie co, bo nie będę przepisywać, teraz czat sobie, nie, z tego chciałam wyjść, to odrzuć, czekajcie momencik, muszę tu wyświetlić czat. Dobra, kopiujemy co? Czekajcie, już mam zmniejszy, żeby nie było widać. Tu nie, tu chcemy czata i tu chcemy czat. Dobra, już patrzę, co, który kopiujemy i będziemy sobie z nim go testować. Jesteś nauczycielem historii sztuki, Dorota mówi. Zaprojektuj 5 pytań jednokrotnego wyboru. Kopiuję to. Zrobimy kilka, wezmę. Dorota, dostałaś lajka, to dlatego twój kopiuję. Słuchajcie, można zalajkować te, które uważacie, że są ciekawe, że są ok, można dać lajka, to jest forma wypowiedzi i ja zobaczyłam, że ktoś dał lajka, to idziemy. Dorota, twój. Kopiuję w oryginale i zaraz zobaczymy, jakie są jego słabości. Jesteś nauczycielem historii sztuki, zaprojektuj 5 pytań do wyboru, które można zadać studentom, osobom w wieku 20 lat, żeby sprawdzić ich wiedzę na temat polskiego malarstwa współczesnego. Dobra. Co nam tutaj daje ChatGPT? Ok, oto 5 pytań do wyboru na temat polskiego malarstwa współczesnego. Warto zauważyć, że pytania są projektowane tak, aby ocenić różnorodne aspekty wiedzy na ten temat. Kto jest autorem obrazu Krzyk? Ja nie potrafię zweryfikować jakości odpowiedzi. Dorota, to jest dla Ciebie zadanie. Natomiast to, co ja bym tu zmieniła, co ja bym zrobiła w tym prompcie, niech on sobie tam pisze, ja tylko Wam dodam. Ja bym zaczęła od tego, że zapytałabym go, co to jest polskie malarstwo współczesne. Od tego bym zaczęła. Jak on dał mi odpowiedź, to bym sprawdziła, czy to wiedza, z której będzie korzystał, jest wiarygodna. Czy on rozumie tak samo polskie malarstwo współczesne jak ja. Nie? Czy od tego bym tutaj zaczęła. Jesteś nauczycielem historii sztuki. Nie jest powiedziane, na jakim etapie edukacyjnym, to też ma znaczenie, ale tutaj jest, że studentom, osobom w wieku 20 lat. Ja bym dodała, że raczej wykładowcom akademickim, tak żeby mu doprecyzować. Dobra, zobaczmy. Dostałaś tu, Doroto, zostawiam Tobie do sprawdzenia. Wartości tego z tych pytań opierają się na różnorodności zagadnień, umiejętnościach krytycznego myślenia, które są istotne w nauczaniu historii sztuki. Pytania te mogą służyć jako punkt wyjścia dla dalszych dyskusji i analiz. Czy chcesz o coś, Doroto, dopytać albo poprosić go o coś, żeby coś zrobił inaczej? Nie zaznaczył dobrych odpowiedzi, bo mu nie powiedzieliśmy, patrzcie, już zabrakło tego lub teraz można to dodać, niekoniecznie musi być w pierwszym prompcie. Zaznacz, która odpowiedź jest dobra, nie? Na przykład. Więc teraz poprosimy go,
Wroto, możesz, słuchajcie, możecie używać mikrofonu, jeżeli ktoś ma ochotę, jak najbardziej. Nie znam na historii sztuki, ale tak mi przyszło do głowy. Dobra, dobra, jesteśmy razem we dwie w tym. Ja bym to od niego potrzebowała, zaznacz dobre odpowiedzi, nie? Bo właściwie to, okej, okay, no to jeszcze raz je piszę z dobrymi. Teraz spojrzę, jakiś zaraz inny prompt sobie weźmiemy, w którym możemy sprawdzić, słuchajcie, jakość, nie? Bo to też ważne, żeby go pytać o rzeczy, na których się znamy, bo tylko wtedy możemy wiedzieć. Odpowiedź D. Beksiński. No to czegoś się, kochani, uczymy. Krzyk napisał, namalował Beksiński. To jest pytanie, czy on dobrze odpowiada, to jest do tych, co się znają. Jest Munk. Właśnie, to Munka jest krzyk, prawda? Dziękuję, Jacek. No właśnie, dlatego warto, dlatego słuchajcie, on nie jest od faktów, to po pierwsze, a po drugie zaczęłabym od sprawdzenia, czy dobre fakty umie. Czyli zapytałabym go o to malarstwo. I teraz trzeba mu napisać, jak tu, kto tutaj powiedział. Widziałem, Beksiński też jest autorem. Tak? A, tak. Dziękuję, Tomasz. No, dobra. Sprawdziłem. Super, dobra. Ja natomiast gdyby nie był... To jest fotografia, krzyk Beksińskiego. Czyli nie obraz. Dobra. Zapytajmy tak. Jesteś pewien, że i z nim trzeba rozmawiać. Autorem krzyku jest Beksiński. Beksiński. Słuchajcie, normalnie trzeba z nim rozmawiać. Jak macie wątpliwości, coś nie jest do końca okej. Okay. On by zaraz przepraszał. Oczywiście zawsze przeprasza. Jestem dobry. Autorem proszę krzyku... dopytać, czy on jest pewien, że to jest obraz, no bo było pytanie o malarstwo. Dokładnie, ale już właśnie się poprawił. Zobaczcie, jak to konwersowanie jest ważne. Nie brać od razu, nie umie, Beksiński zrobił fotografię, a nie obraz i ten chat GPT się nie nadaje. Nie, trzeba, słuchajcie, go trochę rozgrzać. Tak naprawdę porozmawiać, co ja bym zrobiła? Ja bym go rozgrzała, zrobiła mu rozgrzewkę na temat historii sztuki. Z tego okresu, nie wiem, współczesność tam była. Najpierw bym z nim o tym porozmawiała, tak, a potem dopiero bym poprosiła go o pytania, dlatego że możemy wtedy wiedzieć, że on pracuje na tych samych treściach, o które nam chodzi. Norweski malarz Edvard Munch, dobra. A Beksiński jeden z danych dzieł historii sztuki, ale nie jest to dzieło polskiego malarstwa. Dziękuję za zwrócenie uwagi, za ten błąd. Przepraszam za wszelkie zamieszanie. Napiszmy mu na przykład i trzeba go uczyć. Beksiński jest autorem fotografii. Nie wiem, czy to prawda, powiem szczerze, trochę wam ufam. Bo on stosował dosyć różne formy, nie? Mieszane mam na myśli. Nie zawsze była tylko fotografia albo tylko... Dobra. Jak pomalasz, ale tak zajmuje się fotografią. Dobra. Zobaczę teraz, słuchajcie, idziemy na inny prompt. Krzyk w ogóle nam się pojawił na czacie. Gratulujemy nam. 10. Czy ktoś da jakiegoś lajka? Gdzieś szukam czegoś, co jest polajkowane. Lecimy. Łacina w liceum, albo jesteś nauczycielem języka polskiego dla dzieci w wieku, dobra, coś trzeba, 10 ćwiczeń do pracy w grupie dla uczniów w wieku, dobra, weźmy to, słuchajcie, bo wszyscy się na tym znamy, będziemy mogli zweryfikować. I teraz jak chcemy, słuchajcie, inny temat, ten temat bym kontynuowała, natomiast nowy czat wciskam, jak chcę nowy temat, jeżeli to zupełnie nowego tematu dotyczy, to najlepiej, żeby mu się nie mieszało, bo będzie korzystał z poprzednich z naszej konwersacji będzie korzystał, a jest nam to niepotrzebne. Mój chat GPT jest jeszcze tak sformatowany, że możecie mu, zaraz wam to pokażę, zaznaczyć, ja mu wpisałam, że ma zawsze podawać mi informacje z wiarygodnych źródeł informacji, czyli z artykułów naukowych, tak w ogóle, też można mu takie coś podpowiedzieć. Dobra, my chcieliśmy teraz... Ojej, skopiowało mi się 0 ćwiczeń. Dobra, 1, bo miało być 10, ale widzę, że nie przejął się tym za bardzo. Ćwiczeń na pracę w grupie dla uczniów wieku 12 lat z przydziałem ról, tak by uczniowie mieli szansę sprawdzić swoje mocne strony. Z pewnością praca w grupie to jedna z kluczowych umiejętności, którą uczniowie powinni rozwijać. Oto kilka ćwiczeń na pracę w grupie dla uczniów 12 lat z uwzględnieniem różnych ról. Jedna, most konstrukcyjny, cel, współpraca, komunikacja, rozwiązywanie, rola lidera, osoba, która koordynuje, inżyniera, która zapewnia, że konstrukcja jest solidna, wykonanie w punktach. Dobra. No i mamy gotowe. Naukowe podstawy, teraz wybaczcie, że on to pisze, mój to pisze, bo właśnie chcę wam to pokazać w ustawieniach, settings, gdzie to jest, data controls. Nie pamiętam, gdzie to było. Ja sobie gdzieś wpisałam. Dobra, nie pamiętam gdzie. Ja wpisałam sobie tam w mojej, w jakiej formie chcę dostawać odpowiedzi. Napisałam, że
kiedy tylko może, ma podawać wyłącznie ze źródeł wiarygodnych, z artykułów JCR indeksowanych na takiej liście recenzowanych dobrych artykułów, więc on niestety potem zawsze to cytuje. Wybaczcie, to w moim czacie GPT to jest, bo mnie wkurzało, że mi daje informacje z różnych fejkowych stron. To oczywiście nie oznacza, że zawsze daje świetne, ale już jakoś tam go kanalizuje. Dobra. Czy tutaj masz jakieś potrzeby? Kto tutaj, kto chciał? Czy autorka, autor tego prompta ma jakieś potrzeby, czy jest zadowolona, zadowolona? Możemy poprosić o więcej, możemy poprosić o rozwinięcie któregoś, nie? Jakbyśmy chcieli, jaką macie, słuchajcie, jeszcze potrzebę? To jest czwórka. Robimy teraz w czwórce. Możemy robić też w trójce, jak najbardziej, w 3,5. Warto sobie, słuchajcie, potestować jedno i drugie, dawać to samo pytanie w obu i zobaczycie różnicę. Monika, co ty, Monika, tutaj potrzebujesz? Jesteś nauczycielem biologii z 10-letnim stażem. Podaj 5 pomysłów. Dobra, Monika, wklejam twoje. I zobaczmy, jak można by ten prompt zdefiniować. Jest nauczycielem biologii z 10-letnim doświadczeniem. Podaj 5 pomysłów na kreatywne wprowadzenie tematu o oddychaniu dla uczniów w wieku 12 lat. Dobra. Oddychanie, szeroki temat widzę, no ale zaraz zobaczymy, jak sobie z nim poradzi. Zapytałabym go najpierw o to, co to jest oddychanie, jak on rozumie ten temat, albo za chwilę to zweryfikujemy oczywiście. Mamy tak. Chociaż nie jestem nauczycielem biologii, mogę podzielić się kilkoma pomysłami na kreatywne wprowadzanie tematu oddychania dla uczniów w wieku nas. Oto 5 sugestii. Eksperyment z balonem. Nauczyciele mogą użyć balonu sody otyszczonej, aby to jak powstaje dwutlenek węgla podczas procesu oddychania. Gra planszowa. Możesz stworzyć prostą grę planszową, w której uczniowie... I teraz załóżmy, że coś nam się podoba. Dobra, ten będzie teraz cytował, bo u mnie jest zwichrowany na punkcie cytowania, bo go sobie wytresowałam, nie zwracajcie na to uwagi. A teraz ja bym powiedziała tak. Rozwiń punkt drugi. Załóżmy, że ta gra planszowa mnie zainteresowała. On tylko napisał, możesz stworzyć, nie? Rozwiń punkt drugi i zobaczmy, co on więcej o tej grze planszowej. Zaraz możemy go poprosić, żeby on nam zrobił tą grę planszową, bo on też może nam tutaj dostarczać w formie krótkiego kodu, który wystarczy wkleić w jakąś prostą, nie wiem, w Unity, w jakiś taki silnik do odczytywania kodu i tworzenia gier, to może nam też to jak najbardziej możemy sobie to zwizualizować. On też rysuje, ale idzie mu to słabo w takiej formie dosowej trochę. Chociaż teraz jak jest DALI, to właściwie być może można prosić też o rysowanie oczywiście, ale projektowanie, zobaczcie. Teraz ja go poprosiłam o to, żeby sprecyzował rzeczy, rozwinął, czyli daje zasady gry, pytania, zadania, materiały edukacyjne, dołącz do gry. Dobra. Kilka dni, ja też jestem już kilka dni. Patrzę teraz na czat. Jesteśmy, Dorota, w 4.0 cały czas. Możemy to samo wrzucić w 3.5, jeśli chcecie, jestem tu. Jak on szybko działa, Magda, zgadzam się. Słuchajcie, teraz trzeba pomyśleć tak, nie, że dzięki temu będę pracować więcej, to znaczy, że więcej mogę zrobić. Nie, teraz trzeba myśleć tak o tych czasach, które przynoszą nam chat GPT, który robi coś w 2 sekundy, a my 2 dni byśmy to robili lub 2 godziny. Trzeba pomyśleć, że jak on to zrobi w 2 minuty, a ja bym zrobiła to w 2 godziny, to znaczy, że ja przez godzinę i 58 minut mogę iść na rolki, na spacer z dzieckiem, poczytać książkę. Nie pracujcie przez to więcej, tylko wykorzystajcie to mądrze. Już są pierwsze badania, mierzy się tą efektywność. Rzeczywiście to są na poziomie 60% skoki efektywności i to trzeba, słuchajcie, z tego skorzystać, o siebie zadbać, o swój dobrostan psychiczny i przeznaczyć ten czas właśnie na odpoczynek, kiedy czat może robić za nas to. Powiem Wam tak, nie wiem, takie przykłady jeszcze, tu na czacie się dzielicie mnóstwem przykładów, będziemy powoli kończyć, bo do 18.30 dobiegliśmy, chociaż ja jeszcze mogę zostać, jeśli tylko ktoś ma ochotę, to jak najbardziej. Dobra, tu pytania już filozoficzne jadą ostro. OK. Stworzył nam grę. Możemy go oczywiście tu poprosić o różne doprecyzowania. Zastanawiam się jeszcze, tak popatrzę na te Wasze prompty. W jedynce nie ma porady, powiedział, autorem obradowa. To był krzyk, to już to mieliśmy, albo to zjechałam za nisko. Już czekajcie, tylko tak, to trochę jak Lem. Czy te książki, które podał, istnieją, można sprawdzić? Trzeba. Irmina, to jest bardzo fajne pytanie. Dokładnie. I teraz nasi uczniowie też muszą sprawdzać, czy te publikacje istnieją, nie? To trzeba sprawdzać, to on może wymyślać, więc jak najbardziej trzeba sprawdzać.
Dobra, powoli Staszek się już żegna. Ładnie, przepraszam, zawsze. Słuchajcie, ja zakończę to spotkanie. Jeśli ktoś jeszcze chwilę będzie chciał zostać, to ja jestem, ale tak, żeby nikt nie czuł, że coś traci, to chciałabym, bo doszliśmy do 19:30, chciałabym to spotkanie zakończyć. Bardzo Wam dziękuję za ogromną aktywność na czacie i na grupie na Facebooku Poniedziałki na Politechnice. Ja zamieszczę dzisiaj materiały z tego spotkania, tą prezentację wrzucę, więc będziecie mogli sobie tam sprawdzić jak najbardziej te aplikacje. I na stronie też naszej CNE Poniedziałki na Politechnice też, słuchajcie, zamieszczę. Pokażę Wam, czekajcie, ta strona. Jak wejdziecie na stronę cne.pg.edu.pl, w zakładce Szkolimy jest Poniedziałki na Politechnice. Nie? Jak w to wejdziemy, to tutaj było nasze spotkanie dzisiejsze. Tu będzie nagranie dostępne i zrobię też linka do pobrania sobie tej prezentacji. Dobra, kochani, zamykamy w takim razie oficjalnie. Pięknego wieczoru i dobrej przygody z czatem GPT.